jako autor tego, co tu mówię, dokładam wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej publikacji były kompletne i rzetelne. Nie biorę jednak żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystywanie, ani za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w tym oto nagraniu. Musisz wiedzieć, że nie jestem doradcą finansowym, ani tym bardziej doradcą inwestycyjnym i że odradzam ślepe podążanie za moimi podpowiedziami. Wszystkie treści zawarte w tej publikacji są wyłącznie wyrazem moich osobistych poglądów i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Mirku, mówię do ciebie szeptem. Mirku. Cześć. Czy telefony mamy wszyscy? Ja wziąłem w samolot, tak. Ja pewnie nie, ale jakbyś mógł... To... A że to jest biznesmen, który będzie odbierał dużo telefonów nie, właśnie w trakcie. To jest też błędne, bo ja w ogóle nie muszę... wszystkich, że nie dzwonią do ciebie. Ani nie dzwonią, ani ja nie dzwonię. To ja mam tak samo. Czasami odbieram, jak jest sytuacja potrzebna. Ja się śmieję, że telefon ściszyłem w 2012 roku. Serio. Rozgłaśniam tylko, jak żona do mnie dzwoni. Znaczy, jak wiem, że Gabi będzie do mnie dzwoniła, no tylko wtedy rozgłaśniam telefon, nie? Ale no bo po co? Niektórzy znają twój numer telefonu. Nie, bardzo dużo. W ogóle mój numer telefonu jest publicznie dostępny u mnie na stronie, nie wiem czy wiesz. Serio? Tak. Ale nie odbierasz. Tak, ale też nauczyłem ludzi, że ludzie nie dzwonią, bo wiedzą, że ja nie odbieram. Masz tak. Nawet czytelnicy wiedzą, że ja nie odbieram. Ale masz jakiegoś SMS-a, że proszę nie przeszkadzać? Mam chyba z 5 ustawionych takich, żeby nie zawsze wysyłać to samo. Panie i panowie, i po tym pięknym wstępie a propos odbierania telefonów przez Michała, chciałbym powitać w kolejnym odcinku naszego podcastu, którego nazwy jeszcze nie znamy, ale już niedługo ją poznamy. Michał Szafrański. Dzień dobry, Michale. Cześć, Mirku. Michał. Dawniej, jak jeszcze tylko blogowałeś i zajmowałeś się tylko blogiem, można było powiedzieć o tobie z zewnątrz, że jesteś blogerem. A kim jest dzisiaj Michał Szafrański? Nadal jest, myślę, blogerem. I chyba tak się definiuje. Znaczy, że ja jestem blogerem po prostu. I to trochę, wiesz, trochę z przekory w tej chwili, bo tak, jestem podcasterem, jestem autorem książek, jestem na YouTubie, nie? Ale nie chciałbym się nazywać YouTuberem, bo myślę, że to jest takie depresjonujące to, co robisz tak naprawdę. A z drugiej strony YouTube'a traktuję wyłącznie jako takie medium, gdzie wrzucam sobie te moje treści. To w zasadzie treści audio w gruncie rzeczy, nie? Tam robię dokładnie tak jak ty, że jest tak, wideo towarzyszące i to sobie leci na YouTube'a. Ale myślę, że te osoby, które oglądają, to tam nie oglądają tego, żeby popatrzeć na Michała Szafrańskiego, tylko po prostu na YouTubie najwygodniej, nie oszukujmy się, nie? Włączyć słuchawki. No, znaczy nawet nie słuchawki, wiesz, bo to jest tak, że ludzie na przykład mają komórkę, włączają sobie gdzieś tam w kuchni czy coś i coś robią i to leci sobie na ekranie, ale najwygodniej jest odtwarzać z komórki, nie? W sensie, że masz na ekranie włączone i to sobie leci, nie? Tak mi się wydaje, a częściowo tak mi mówią, nie? Ale wspomniałeś tylko o tych rzeczach bliżej twojego bloga, a ostatnio bardzo jesteś identyfikowany jako gracz. Kurczę, ale to jest, no to tak jakbyś się definiował przez hobby, które wykonujesz gdzieś. No właśnie, tam. Jak się definiujesz? Nie, no ja jestem Michał Szafrański po prostu, który robi różne rzeczy. Nie, jakbym miał tak zawodowo, no to rzeczywiście jestem blogerem, nie? W sensie tak czuję, że to jest to, co ja robię. Ale z drugiej strony pewnie jakbyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że blogi znikają. W sensie, nie wiem, zmienia się świat i publikujemy wyłącznie w jakichś takich mediach, które są cudze, nie? To pewnie bym publikował w cudzych mediach. No i jak bym się wtedy nazywał? No nie wiem, no. Nadal jesteś twórcą, autorem treści poradnikowych. Ciekawe. Kurczę, nie? Głupio, nie? Tak. Znowu, to jest jakaś etykietka, czy jakaś szufladka, w którą my się próbujemy wpasować i tak, żeby to dobrze powiedzieć, to w zasadzie ja sam nie wiem, jak to nazwać. Ale nie? To bardzo pasuje. Wiesz co, nawet o tym rozmawialiśmy kiedyś w podcaście, że Joe Rogan, którego pewnie kojarzysz, tak. Kiedyś na pytanie, kim jesteś, powiedział po prostu jestem, no bo już tyle robisz różnych rzeczy. Że nazywam się Joe Rogan, nie? Proste, tak. Bond, James Bond. Ale... A kwestie inwestowania, bo troszeczkę rozmawialiśmy o tym, zanim nie włączyliśmy się live. No. Inwestujesz jeszcze trochę? No cały czas, bo to jest duży problem. Jak masz pieniądze, to jest większy problem niż jakich nie masz. Znaczy, ja wiem, że mówię kontrowersyjną rzecz w tej chwili, ale trochę tak jest, nie? Że jak zaczynasz mieć pieniądze, to się przenosisz na taki zupełnie inny poziom i zaczynasz się martwić zupełnie innymi rzeczami. Na przykład do jasnej choroby, co zrobić to z tymi nadwyżkami finansowymi, nie? Bo wydaje się, że to powinno w jakiś sposób pracować, że jeżeli gdzieś tam leży niezagospodarowane, to się marnotrawi, a nie daj Boże za chwilę będziemy mieli dużą inflację i ta inflacja nam zje wartość tych pieniędzy, ola Boga, tyle energii przeznaczyliśmy na to, żeby je zarobić, a teraz one będą traciły na wartości. No i szukasz tych różnych scenariuszy, które ci pozwolą się zabezpieczyć przed tym, żeby tych pieniędzy nie stracić, tak w dużym uproszczeniu. Z drugiej strony, no to ja też mówię, że ile osób, tyle preferencji, nie? Że każdy szuka jakiegoś takiego sposobu, który do niego pasuje, inwestowania. Znaczy, myślę, że każdy rozsądny, tak bym dodał, szuka takiego sposobu, który do niego pasuje i do tego profilu, powiedziałbym, ryzyka jego, tak? Czy też zapotrzebowania na bezpieczeństwo inwestycji, może tak z drugiej strony mówiąc. I ja jestem takim bardzo spokojnym gościem, który jakby chce mieć w zasadzie takie inwestycje, które nie podnoszą poziomu stresu. I to jest bardzo trudne. Znaczy w sensie, no, albo masz dużą wiedzę na temat tego, co robisz i to jest ten jeden obszar, w którym ja się poruszam, to staram się gdzieś tą wiedzę zdobywać, a później aplikować ją w taki sposób, żeby czerpać ze swoich własnych doświadczeń i z doświadczeń osób, które są trochę mądrzejsze ode mnie. Nie? To jest jakby zaraz powiem, już przełożymy na konkretnie, ale najpierw taki długi wstęp będzie. Taki podcastowy długi wstęp. Tak, bo wiesz, ja tak celebruję to, że jestem na mikrofonie u kogoś innego. Ale to dobrze. Nie? Słuchawki super. Mam na uszach, słyszę i słyszę, że automatycznie obniżam głos, żeby był bardziej radiowy. Nie? No jak się bawić, to się bawić. Czyli tak, mamy z jednej strony gdzieś zdobywam wiedzę, doświadczenie i to doświadczenie wykorzystuję po to, żeby się jeszcze bezpieczniej poruszać, szeroko mówiąc, w tych formach inwestowania, które lubię, które do mnie pasują, w których się odnajduję, w których czuję, że mam jakieś poczucie kontroli, bo to też tak jest, że są takie formy inwestowania, które teoretycznie obiecują, to jest ten gołąb na dachu, nie? Że kryptowaluty, wejdźmy w kryptowaluty. Albo nie? Nawet giełda nasza piękna, wspaniała. Tak, ja na przykład giełda polska nie, ale giełda amerykańska bardzo tak, nie? Ale to za chwilę możemy sobie porozmawiać dlaczego, nie? Znowu, kurczę, muszę troszeczkę tak, wiesz, ale proszę, myślę jak dobrze zrobić wstęp, żeby fajnie się później na nim budowało, bo to też chodzi o to, żeby nie było chaosu za dużego w tej rozmowie, nie? A z drugiej strony są takie formy inwestowania, które gdzieś tam poznawałem, no bo się uczyłem bardzo dawno temu, typu inwestowanie w nieruchomości, tak. Typu zmieniałem mieszkanie, miałem swoje pierwsze mieszkanie, którego nie zdecydowałem się sprzedać, tylko zostawiłem sobie i powiedziałem sobie, będę je wynajmował i później się dowiedziałem, że to mieszkanie można wynajmować trochę sprytniej, bo poszedłem na jedno szkolenie, na drugie szkolenie. Parę rzeczy mi się w tych szkoleniach podobało, parę mi się nie podobało, bo są rzeczy, które do mnie pasują, są rzeczy, które do mnie nie pasują. I znowu, jak zderzysz to takie zapotrzebowanie na duży spokój u mnie w tych moich inwestycjach, to wiele rzeczy w wynajmie nieruchomości, w wynajmie mieszkań w szczególności mi się nie podoba, tak? No bo jednak bierzesz sobie na głowę, wynajmując mieszkanie, bierzesz sobie na głowę pewien zestaw problemów. Tak. I teoretycznie można te problemy zdelegować, bo możesz mieć firmę zarządzającą, która dla ciebie zarządza, wynajmując, znajduje najemców, dopieszcza ich tam, odbiera od nich telefony i tak dalej, rozlicza. Ale później się okazuje, że ci zarządzający to jest taka kolejna warstwa, która generuje pewne problemy i pomimo tego, że ty im za to płacisz, żeby tych problemów nie było, no to gdzieś to w jakiś sposób do ciebie dociera, nie? Gdzieś tam ileś godzin twojego czasu zabiera. I teraz równolegle pracując, tak jak ja pracuję, czy tak jak ty pracujesz, no jesteśmy, myślę, takimi szczególnymi osobami, które mają zdolność generowania dużych przychodów, tak. Przynajmniej tam abstrahując, kto co dalej robi z pieniędzmi, nie? Bo ty tam bardziej reinwestujesz, a ja bardziej wyciągam. Bardziej reinwestujesz? Nie, ja bardziej wyciągam z firmy. Okay, dobra, bo ja mam taką strategię, że ja jestem mały, ja nie rekrutuję ludzi, prowadzę ten biznes w taki sposób, że robię to, co się daje automatyzować. Jak się coś nie daje automatyzować, to odpuszczam, macham ręką, bo ja znowu, święty spokój, nie chcę sobie brać na głowę problemu, a największe problemy, przynajmniej tak z mojej perspektywy, jakie można mieć w firmie jako zarządzający, to są problemy z ludźmi. No, oczywiście. Koniec tematu. I teraz albo to lubisz, w sensie realizujesz się jako szef, menedżer, osoba koordynująca, znowu jak masz warstwę dyrektorów, to osoba, która jest jakby pomocną ręką dla twoich dyrektorów i tak dalej, nie? Albo tego nie lubisz, ja tego nie lubię. Znaczy ja już się tyle napracowałem z ludźmi jeszcze przed blogiem, że po prostu mam tego serdecznie dosyć. Ale inwestujesz poza firmą. Tak, a inwestuję inwestuję poza firmą w inny sposób, zaraz dojdziemy do tego. Czyli tak, ja robię tak, ja generuję jakieś tam przychody w firmie, kilka banik rocznie, kilka milionów, tak żeby było, kolokwializmów nie używali, kilka milionów złotych dla jasności, rocznie przychodów, przy kosztach, które chyba ani razu nie przekroczyły jeszcze 1 000 000 złotych. Nie? Czyli tam powiedzmy, że dochód wynosi około 2 milionów. W zeszłym roku chyba mniej niż 2 miliony, 1 800 000, więc opodatkowuję te pieniądze i wyprowadzam z firmy. Tak? No i teraz mam prywatnie kapitał. Tak? Mamy wspólnie z żoną, no bo mamy wspólnotę majątkową, to jest nasz wspólny kapitał. No i teraz coś z tym kapitałem można robić, albo nawet jak się jest taki, ma się takie podejście, że to musi na siebie zarabiać, to trzeba robić, nie? Bo to pieniądze powinny pracować dla nas, a nie my dla pieniędzy. Skoro już je mamy, to niech dla nas pracują, a my się wyłączymy i nie będziemy pracować. I ja trochę takie podejście mam. Jakby szukam tych sposobów, które zapewnią mi, zbudują mi taki wehikuł inwestycyjny, taką machinę, która będzie powodowała, że inwestycje zarabiają dla mnie więcej rok w rok niż kosztuje moje życie. I udało mi się do tego szczęśliwie doprowadzić. Czyli teraz tak jest, że w zasadzie można powiedzieć, że jeżeli tam nic dużego na świecie się nie wydarzy, takiego karkołomnego, nie? Że tam, nie wiem, tutaj nam połowę majątku zabiorą, albo nie wiem, wojna będzie, albo cokolwiek, albo jakaś bardzo kosztowna choroba na przykład się przytrafi gdzieś tam w rodzinie, muszę powiedzieć, że ja już nie muszę pracować do końca życia. Nie? No bo tak, żeby jeszcze jeden konkret, bo z tego co pamiętam, bo chyba kiedyś o tym publicznie mówiłeś, twoje wydatki chyba są poniżej 20 tysięcy miesięcznie. Zdecydowanie, rodzinne. Tak, zdecydowanie poniżej, zdecydowanie. No generalnie jest to powyżej 10 tysięcy złotych, ale poniżej 15 zdecydowanie w tej chwili. Więc w tym przedziale się gdzieś tam trzymamy. Kiedyś się trzymaliśmy w tym przedziale, odkładając jeszcze oszczędności. No teraz jakby przeznaczamy to na konsumpcję szeroko rozumianą. Wiadomo, że wiesz, też trudno jest oddzielić, bo jeżeli ja prowadzę działalność gospodarczą, to pomimo, że teoretycznie rozdzielam jedno od drugiego, to jednak sporo takich wydatków jest, które gdzieś tam jest na granicy. Tak, że wiesz, wyjeżdżasz na wyjazd służbowy w teorii, ale zostałeś 3 dni dłużej, nie? Albo mogłeś, gdybyś chciał optymalizować wydatki, to byś pewnie tam poleciał samolotem, bo wbrew pozorom najtaniej, i wrócił samolotem, ale pojechałeś samochodem, bo lubisz jeździć Mustangiem, nie? I który pali, nie wiem, 18 litrów na setkę, nie? Więc jakby wiesz, to są takie rzeczy, że pewnie jakbym racjonalnie bardzo dzisiaj próbował do tego podchodzić, to jeszcze bym to zbił, ale nie chce mi się i nie muszę tego robić. No oczywiście. Po to pracowałem całe życie, żeby móc wydawać na to, co mi sprawia frajdocha, i dokładnie to robię, nie? Więc wracając, jakby taki pierwszy poziom, powiedziałbym, do którego my dążyliśmy, a w zasadzie ja mocno dążyłem jako taka osoba ogarniająca finanse u nas w rodzinie, to było to, żeby odłożyć oszczędności, które inwestowane i konsumowane jednocześnie wystarczyłyby nam do końca życia. Czyli krótko mówiąc, że ten kapitał by spadał do końca życia. A dzisiaj mam już takie przeświadczenie, że mamy taki kapitał, który zarabia w zasadzie cały czas takie pieniądze, które wystarczają nam na życie rok w rok. Wróćmy do tej pierwszej rzeczy, czyli twoim takim pierwszym celem było odłożenie, załóżmy, x milionów, że jakby załóżmy coś się stało, to możecie sobie tam co miesiąc tych milionów... To nawet nie coś by się stało, tylko podejmujesz decyzję, że w zasadzie troszkę żeśmy szybko przeskoczyli do pierwszego celu, bo pierwszy cel to był w ogóle taki, żeby mieć oszczędności, wiesz, na 2 lata życia, nie? Tak. No, to się udało oczywiście zrobić. Później było coś takiego, że okej, dobra, to zróbmy tak, że będę zarabiał 200 tysięcy złotych rocznie, to jest 16 tysięcy złotych miesięcznie z grubsza. I to też się zmieniało, bo najpierw to było tak, że to miała być kolumna przychód w picie, 200 tysięcy złotych, a później oczywiście stopniowo, okej, już taki jest, no to teraz dochód taki, nie? Żeby było z czego odkładać nadwyżki finansowe. No i później był taki scenariusz, policzmy ile pieniędzy potrzebujemy do końca życia, przy jakimś tam założeniu, że umrzemy kiedyś tam, nie? Zresztą tutaj stoi książka Finansowy Ninja, to jest wszystko ładnie tam opisane, jak sobie to samemu policzyć. Właśnie taki scenariusz zrobić, żeby w ogóle wyobrazić sobie, w jakim przedziale my się poruszamy, ile my tak naprawdę co miesiąc musielibyśmy odkładać, żeby taki scenariusz w ogóle zrealizować, nie? A później, czyli to był taki etap, ok, załóżmy, że odłożyliśmy, strzelam, 2 miliony złotych, co jest jakby za mało, żeby żyć z odsetek od tego, przy takiej typowej stopie zwrotu niskiej, tam powiedzmy, nie wiem, 3%, 2% rocznie, no to jakby nie pokryjemy swoich kosztów życia z tego. Ale na przykład kapitał 2 miliony złotych, załóżmy podzielony tam, nie wiem, na 10 tysięcy złotych miesięcznie, dzielimy jedno przez drugie i już widzimy, na ile miesięcy nam wystarczy. Czyli nawet jakbyśmy dzisiaj skończyli pracować, to prawdopodobnie tak nam to wystarczy na całkiem długi okres czasu. Podobno nie mówi się okres czasu. Wiedziałeś o tym? Na bardzo długi jest okres. Jest taka szansa. Chyba się mówi na bardzo długi okres. No, to tak jak masło maślane podobno. Czyli tak, to był ten pierwszy etap. To jest ten pierwszy etap. A drugi etap to jest taki etap, gdzie mówisz sobie OK, odkładam tak duży kapitał, który w mądry sposób alokuję tak, że w zasadzie z samych zysków kapitałowych rok w rok jesteśmy w stanie finansować nasze życie. Czyli co się wtedy dzieje? Wtedy dzieje się coś takiego, że znowu, jeżeli nie będzie żadnej perturbacji jakiejś tam grubej i załóżmy, że to się utrzyma, nie? To w zasadzie w momencie śmierci ten kapitał zostaje. Tak? Czyli jakby doszedłeś do tego, że masz perpetuum mobile. Pieniądze znowu. Tak. No, jakby masz te zyski kapitałowe, nie? Ale jak to zrobić? No i tu jest pies pogrzebany, nie? Bo teraz tak jak ja mówię, że bardzo łatwo jest dawać takie wskazówki proste, typu jak negocjować, jak oszczędzać, jakieś tipy oszczędnościowe, jak zwiększać swoje zarobki, nie? To jest, wszystko to jest proste. Jak przeprowadzić optymalizację podatkową. No jak wiesz, jaki scenariusz optymalizujesz, to prosto jest wymyślić jakiś tam model. A z drugiej strony, jak inwestować, to już jest zupełnie inna para kaloszy, nie? Bo tak jak przy oszczędzaniu, powiedzmy, można powiedzieć, dajesz jakiś tam zestaw porad i mówisz, no jak zrobisz to, to i to, to będziesz mieć 100 zł więcej w portfelu, nie? To ktoś tam zastosował te porady, tak nie do końca, ale ma przynajmniej 80, a przy inwestowaniu tak nie jest, nie? Przy inwestowaniu może być tak, że no to jest kapitał, który my wystawiamy na pewne ryzyko. Każdy ma w zasadzie zakres umiejętności inny, w związku z tym może się okazać, że większość tego kapitału tracimy albo cały ten kapitał tracimy przez jakiś zestaw błędnych decyzji, emocji, które weszły w to inwestowanie i tak dalej. Generalnie szeroko rozumiany brak strategii, brak postępowania zgodnie z tą strategią, nie? I wiesz, to też tak jest, że ja inwestowania na różne sposoby też się uczyłem i uczę cały czas, nie? To jest jakaś tam suma doświadczeń i można paradoksalnie powiedzieć, że mi przy inwestowaniu na rynkach kapitałowych bardzo mi pomagają doświadczenia z nieruchomości. Jakby też tą swoją optykę trochę zmieniłem pod wpływem inwestowania w nieruchomości. Bo pamiętam, któregoś dnia wracałem chyba z wakacji z Chorwacji, słuchałem twojego podcastu, gdzie mówiłeś o tym, że planujesz kupić tam chyba 10 mieszkań. Było tak. Ale to było 2015 albo 2016 rok. No, dawno temu. To jak jest teraz z tymi nieruchomościami? Bo teraz, że... Okej, publicznie mówię, że w tej chwili mam jedno mieszkanie na wynajem. Nie? I teraz dlaczego tak? Znaczy w ogóle dziwnie to brzmi, Michał, od ciebie. Ale to super, znaczy powiem dlaczego. Generalnie to jest tak, że ja tą strategię realizowałem. Nie ujawniałem, w jakim stopniu udawało mi się ją zrealizować, w sensie ile tych mieszkań było i tak dalej. I nadal nie ujawniam, znaczy publicznie tego nie mówię, ile tego było. Ale doszedłem do wniosku, że inwestowanie w nieruchomości to jest bardzo słaby sposób inwestowania dla mnie. Ale znowu, dla mnie. Nie? Dlaczego dla mnie? Dlatego, że przy przychodach mojej firmy moja godzina robocza kosztuje około 1500 zł. Czyli powiem tak, w dużym skrócie mówiąc, nawet jeżeli na zarządzanie najmem poświęcam zaledwie 2 godziny miesięcznie, to jest 3000 zł w kosztach. Tak do tego podchodzę. A czasami poświęcałem istotnie więcej, bo w mieszkaniach, które wynajmowałem, przytrafiały się przeróżne problemy, łącznie z koniecznością angażowania prawników, wysyłania pism itd. Więc jak ci się takie problemy przytrafiają i nagle te założenia twoje inwestycyjne się okazuje, że nie są realizowane, no bo te koszty po prostu są zbyt duże, to stopa zwrotu z inwestowania w taki bezpośredni wynajem mieszkań jest po prostu niesatysfakcjonująca, nie? No bo te koszty, że tak powiem, zabijają ją w istotny sposób. No i jeden, drugi, trzeci taki przypadek, jakby skleiłem ileś tam rzeczy, a równolegle byłem też obecny na rynku nieruchomości w zupełnie inny sposób, czyli pożyczałem kapitał inwestorom, którzy potrzebują go, żeby na przykład, no taki prosty przykład jest taki, ktoś widzi okazję inwestycyjną i kupuje mieszkanie i ma na przykład 500 000 zł, tak? Ale za chwilę widzi drugą i trzecią okazję i mówi, kurczę, szkoda to odpuszczać. Jakie masz opcje jako taka osoba? Pierwsza opcja... Bank. Powiedzmy, że to jest flip, że to jest szybka opcja, że musisz kupić, wiesz, i to masz, nie wiem, 2 dni na decyzję, nie? Czy bierzesz to z rynku, czy nie, bo cena jest dobra, powiedzmy. To albo od kogoś pożyczysz, to jest jedna opcja, albo druga opcja, opchniesz to komuś jako taką okazję. Typu na przykład powiesz, wiesz co, kolego, tutaj jest taka okazja inwestycyjna, ty też inwestujesz, ty też robisz takie transakcje, nie wiem, za 5000 ci odstąpię tego deala, nie? No i ten ktoś jakby płaci te 5000 i ma, że tak powiem, namiary na fajną transakcję. Na przykład, nie? Jakby różne przykłady. I teraz równie dobrze można te 5000 zapłacić komuś, kto ci pożyczy kapitał, załóżmy, nie? I wyjdziesz, ty jako ten inwestor wyjdziesz na to samo. I są tacy ludzie, którzy mają doświadczenie w tym, lubią to robić, to też jest ważne, mają jakiś track record, w sensie, że wiadomo, że oni to rzeczywiście robią seryjnie, tak? I oni potrzebują tego kapitału na to, nie? Więc no, jest kwestia tego, czy ty wierzysz w to, że ten kapitał do ciebie wróci, jak się zabezpieczysz na takiej transakcji i tak dalej. No można się wpisać, wiesz, w akt notarialny, no, jakby te formy zabezpieczenia są różne. Nie wiem, czy takie słowa można używać publicznie, ale bank Michała Szafrańskiego.pl. Nie, to tak nie działa. Ja też od razu powiem, że ja pożyczam pieniądze jako wspólnik w spółkach inwestycyjnych, bo to też jest ważne, nie? W sensie, że to nie jest tak na zasadzie, że to są jakieś pożyczki realizowane randomowo, tylko czyli dosyć seryjnie coś, co jest znane już od wielu, wielu, wielu lat. No, dokładnie tak. No, każda firma, która szuka inwestorów, działa dokładnie na tej samej zasadzie, nie? Że wnoszą jakiś kapitał i na jakichś zasadach ten kapitał do nich wraca. Ze stałymi odsetkami albo z jakąś premią dodatkowo w zależności od wyniku inwestycji. No to jest normalna rzecz. I wiesz, no i w moim przypadku okazało się, że te inwestycje, w zasadzie pożyczanie pieniędzy inwestorom, to jest coś, co daje mi lepszą stopę zwrotu niż samodzielnie wynajmowane nieruchomości. Nie mówiąc o tym, że odbywa się to przy dużo niższym moim zaangażowaniu czasowym. Nie? Że wchodzisz kapitałowo na jakiś tam dłuższy czas, tyle ile będzie trwała dana inwestycja. Nikt do mnie nie dzwoni, nie? No i tyle, jest spokój względny. Więc wiesz, no, z minusów można by było powiedzieć przy takiej formie inwestowania w zasadzie, no, nawet trudno mi to nazwać inwestowaniem, bo ja jakby wychodzę, no, jest to inwestowanie no, swego rodzaju, nie? Tak jak przy wynajmowanych mieszkaniach jest tak, że ty kupujesz na przykład nieruchomość, osiągasz bieżący przychód z najmu, a jeszcze oprócz tego możesz liczyć na pewną premię, że ta nieruchomość w długim okresie czasu, powiedzmy, ona będzie coraz droższa. Tak. No, oczywiście gdzieś tam po drodze będzie jakaś korekta, ceny nieruchomości spadną, być może później wzrosną, no jakby historycznie historia świata pokazuje, że ceny nieruchomości rosną. Nie w miastach nie? dużych. W dobrych lokalizacjach, nie? I więc w zasadzie udzielając pożyczek, ja w zasadzie nie mam takiej formy wzrostu w tle wartości, bo de facto ten wzrost wartości on jest trochę odzwierciedlony w tych odsetkach, które otrzymuję, jak ten kapitał do mnie wraca, nie? Ale tak naprawdę zarobił kto inny. Żeby mi móc zapłacić jakieś tam odsetki w miarę fajne. Ale powiedz mi na rzecz, Michał, bo tak. Jeżeli masz taką sytuację, to właśnie te odsetki cię wracają co miesiąc? No, nawet można powiedzieć, że w tej chwili kilka razy w miesiącu, bo to jest dużo pożyczek. Ja, okay. Wiesz, to jest... Za rok też będą cię wracać. Tak. Tak. I pewnie za 2 lata też będą do mnie wracać. Chyba taka najdłuższa, pamiętam, bo ostatnio robiłem sobie taką szczegółową analizę, to chyba najdłuższa pożyczka, jaką miałem, to było 1600 dni albo 1400 coś dni, więc wiesz, jakby to jest parę lat, tak? To jest no, długi okres i to też jest tak, że jest w tym pewna nieprzewidywalność, nie? Bo jeżeli, nie wiem, załóżmy, że wchodzisz w inwestycję deweloperską, i ktoś mówi, OK, mamy otrzymać zgodę na budowę, pozwolenie na budowę tutaj w takim i takim czasie. A się później okazuje, że ta procedura jednak się wydłuża o kolejne 2 lata, a dopiero wtedy można wbić łopatę i wybudować budynek, co trwa powiedzmy kolejne 1,5 roku czy 2 lata. To z czegoś, co miało na przykład trwać 2 lata, robi się 4 lata. No i teraz przechodzimy do sedna. Znaczy ogólnie, jeżeli ktoś zamierza inwestować, to wszyscy mówią to, że inwestujesz nadwyżki finansowe. Inwestuj nadwyżki finansowe. Co to jest nadwyżka finansowa? To są te pieniądze, których nie będziesz potrzebował w takiej rozsądnie długiej perspektywie, nie wiem, 5-10 lat. Wkładasz i zapominasz w pewnym sensie. Oczywiście nie zapominasz, no bo monitorujesz to, czy ta inwestycja jest rentowna, czy nie, tak? Ale jakby założenie jest takie, że ty nie potrzebujesz tego kapitału do życia. To nie będzie tak, że wiesz, wejdziesz, zainwestujesz, to za chwilę nie będziesz miał co do garka włożyć. Siedzisz, obgryzasz paznokcie. No, więc ja nie chcę takich inwestycji. Nie? Dla mnie takie inwestycje to jest, ja powiedziałem, dla mnie najważniejszą rzeczą w tej chwili, w tej sytuacji, którą osiągnąłem, to jest ograniczanie sobie stresu. Nie? Czyli jakby szukam spokoju. I to, że mi ktoś gdzieś tam obiecuje wysoką stopę zwrotu, to abstrahując od tego, czy ja w to wierzę, czy nie, że ten człowiek mówi racjonalne rzeczy, nie? Ale nawet jeżeli zakładam, że mówi racjonalne, to ja się nie muszę pochylać, jeżeli czuję, że to nie jest coś, co będzie powodowało, że będę spał spokojnie w nocy, nie? No. Czyli mieszkania coraz mniej, pożyczki troszeczkę więcej? Mieszkanie w zasadzie można powiedzieć w ogóle. No, znaczy ja też trochę traktuję mieszkania w tej chwili jako taką formę dywersyfikacji, bo znowu to wszystko zależy, jak spojrzysz na to, na swój majątek. I tak naprawdę. I co uważasz, że jest takim majątkiem, który można zamienić na pieniądze, nie? I teraz tak, ja mam mieszkania nieobciążone kredytami, które nie są wynajmowane. Czyli też mamy mieszkanie, w którym mieszkamy, mam mieszkanie, które jest moim biurem, nie? I na tym skończmy, powiedzmy, nie? I wiesz, i to są, można powiedzieć, no to jest coś, co ma jakąś tam wartość, ale tak naprawdę miesiąc stanowi dla mnie koszt. Tak? Ja za biuro w tym sensie, że płacę płacę czynsz za to mieszkanie. Tak, nie? I teraz mogę powiedzieć, ok, no wykorzystuję tam w działalności. Prawda jest taka, że jestem tam raz na 2 tygodnie, jak podcast nagrywam i to jest wszystko, tak? No, bo pracuję w domu generalnie. Więc zobacz, to też tak jest, że, ale z drugiej strony ja się bezpiecznie z tym czuję, bo ktoś mógłby powiedzieć, że wiesz co, to nie zarabia, to może sprzedaj, zainwestuj, będziesz zarabiał więcej. Tylko ja generalnie mam dylemat, co robić z gotówką, nie? Więc czuję się bezpiecznie, że część tej gotówki jest włożona w aset typu mieszkanie, które sobie gdzieś tam jest i nawet jeżeli w Polsce nam zafundują za chwilę dwucyfrową inflację, nie? Załóżmy, no strzelam, nie? Spekuluję. Coś tak, wiesz, tak? Nie, nic nie wiem, nic nie wiem. No co, no rok do roku, sierpień 2019 do sierpnia 2018 mamy prawie 3% inflacji w Polsce według GUS-u, nie? A jak się spojrzy na cenę jabłek, to mamy dużo wyższą inflację, nie? Jeżeli mówimy o jedzeniu, to te ceny poszły kolosalnie w górę, nie? Tylko na tyle, jakby to się odbywa na tyle powoli, że my tego nie zauważamy. Nikt nie zauważa, albo mało kto zauważa. Ale koszty życia rosną w Polsce, nie? Ale Michał, jeszcze wrócę do ciebie z jednym tematem, bo chciałem ten temat inwestowania. Poruszyłeś tam jedno takie magiczne zdanie, czyli giełda amerykańska. No. Co tam się dzieje z giełdą amerykańską? Czemu giełda amerykańska, a nie wspaniała giełda warszawska? Bo to, piękna. Żeby nie owijać za bardzo tutaj w bawełnę, to tak, to giełda polska jest dla mnie miejscem mocno nieprzewidywalnym. Nie ma czegoś takiego jak tradycja spółek na giełdzie, na GPW. Mamy bardzo krótką historię rynku kapitałowego w Polsce i niestety z roku na rok widać, że jest, powiedziałbym, duże barbarzyństwo na rynku. Różne dziwne rzeczy się dzieją, nie? Typu zarządy, które są jakby nierozliczalne z przedstawiania inwestorom nieprawdziwych informacji itd., itd., nie? Jakby, żeby nie sypać nazwami spółek. Brak tradycji jakichkolwiek dywidendowych, czyli no, są spółki, które płacą dywidendę, ale w kolejnym roku sobie nie wypłacą, tak po prostu, więc jakby z perspektywy mojej jako inwestora giełda tutaj jest w pewnym sensie nieprzewidywalna totalnie. Czyli jakby no, trudno jest wypracować sobie jakąś taką strategię, która będzie strategią dającą szansę na spokojne inwestowanie. Znowu wracam do tego spokoju. Na giełdzie amerykańskiej masz ponad 800 spółek, które nie dość, że płacą dywidendy, to mają dobrą historię płacenia tych dywidend. Dobra historia to jest na przykład, nie wiem, 20 lat wypłacania dywidend rok w rok. Nie? Ale masz na myśli jakieś konkretne spółki typu Coca-Cola? Czy... No oczywiście, że mam na myśli konkretne spółki. Nie? To w sensie każda spółka, która wypłaca dywidendę, jeszcze od 20 lat. Najlepiej ma tradycję taką, że z roku na rok płaci dywidendę coraz wyższą. Nie? W sensie nie procentowo, tylko jakby w dolarach to jest na akcję. Co roku one rosną. Nie? I teraz patrząc na taki rynek, i teraz znowu można traktować ten rynek troszeczkę w taki sposób jak nieruchomości rzeczywiście, nie? Że ty patrzysz na te spółki, jakby w momencie ich zakupu dokonujesz pewnej analizy takiej spółki, czy na daną chwilę ten zakup jest opłacalny. Nie? Znowu, żeby nie wnikać jakoś, według twoich kryteriów, czyli ty masz jakieś założenia swoje, co to jest dla ciebie drogo, co to jest dla ciebie tanio. Abstrahując od tego, czy wykresy tam na giełdzie, czy giełda już ma 7 lat, czy 8 lat, czy 9 lat wzrostów za sobą, czy nie. Znaczy, bo można obiektywnie uznawać. Ja w ogóle zrobiłem tak, że w 2015 roku ja zamknąłem wszystkie swoje pozycje praktycznie na giełdzie amerykańskiej. W 2015? W 2015, bo uważałem, że to już koniec i że za chwilę zjedzie w dół. Że walnie po prostu, nie? I tak jak miałem tam, powiedzmy wtedy jak głupek inwestowałem, w tym sensie, że przez polskie biura maklerskie kupowałem akcje zagraniczne, co się później przekonałem, że coś mi się nie zgadza, kwoty wpływających dywidend, nie? Bo się okazało, że, powiem to publicznie, no trudno jest znaleźć informację, że w polskich biurach maklerskich masz 30% podatek od amerykańskiej dywidendy, nie? Dlatego, że z perspektywy Amerykanów nie jesteś jakby znany z imienia i nazwiska i oni normalnie mają podatek 15% od dywidend, w szczególności z tymi krajami, gdzie tam jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, czyli jak jestem obywatelem polskim, inwestuję na rynku amerykańskim i zostanie mi wypłacona dywidenda, to Amerykanie potrącą mi 15% i ja w Polsce muszę dopłacić 4%, żeby było do podatku belki, tak? Czyli do tych 19%. I świadomie nazywam to podatkiem belki, bo do końca życia ten człowiek powinien za ten podatek, że tak powiem, mieć swoje nazwisko. To nie jest podatek od zysków kapitałowych, tylko jest podatek Belgii po prostu, żebyśmy wiedzieli, komu to zawdzięczamy jako inwestorzy. Dziękujemy bardzo. W Polsce, dokładnie tak. Ja wiem, że pan Belka, profesor Belka się bardzo obraża, jak się nazywa to podatkiem Belki, więc świadomie nazywam to podatkiem Belki. Panie profesorze, bardzo przepraszamy za podatek Belki. Ale powiedz mi, bo powiedziałeś... I teraz tak, jeżeli inwestujesz w Polsce, to jest tak, że Amerykanie zasuwają podwójny podatek, bo nie wiedzą, kto jest tam do końca. Chyba zasada jest taka, że oni nie wiedzą, kto jest do końca beneficjentem, czy to jest, wiesz, Michał Szafrański z Polski, czy ktoś inny, nie? No bo oni widzą biuro maklerskie, do którego to wpływa, więc jakby no jesteś stratny już na tym, nie? I wiesz, ja nie lubię być stratny, więc jak siadam i analizuję sobie takie różne rzeczy, to jak mi się coś nie zgadza, to zaczynam drążyć. No i wyszło mi, że tak naprawdę jak chcę inwestować, to powinienem inwestować na przykład przez rachunki zagraniczne, a nie w Polsce, nie? Ale powiedzmy właśnie, bo to jest mega ciekawy temat, bo tak jak inwestowanie w nieruchomości, to wszyscy wiedzą, jak to się robi. Ale to wiesz, to otwieramy taką puszkę, którą można miesiącami dosłownie drobinkę, bo ja zawsze myślałem, że jako obywatel Polski, nie? Tak. Mało się interesowałem, jedyną opcją... Jesteś obywatelem świata jest przede wszystkim. Jako obywatel świata mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to właśnie inwestowanie przez biura maklerskie w Polsce to jest sposób, żeby inwestować, załóżmy kupować akcje Facebooka, Coca-Coli, etc. A no to nie musi tak działać. Właśnie się dowiedziałeś, że to nie musi tak działać. Tak, możesz sobie otworzyć rachunek maklerski w zagranicznym biurze albo w biurze, które ma już polską stronę na przykład i działa na terenie Polski, a tak naprawdę jest zdalne. Otwierasz normalnie rachunek i inwestujesz tam. No. To jest, wykonujesz przelew i tyle, nie? Pieniędzy i tyle. Cała filozofia. To, co musisz zrobić, to musisz rozliczyć podatki w Polsce, bo jesteś rezydentem polskim. Tu jest twój ośrodek życiowy, tak to się chyba ładnie nazywa, tak? Że no widzisz, no to dużo są takie... Ale zobacz, no taka prosta sprawa, nie? Jest bardzo dużo osób, które zakładają gdzieś tam spółki LTD i tak dalej, nie? Prawda jest taka, że jeżeli przebywają więcej niż 183 dni na terenie Polski, to tak naprawdę podlegają opodatkowaniu tutaj. No i bez względu na to, jakbyśmy zaklinali tą rzeczywistość i tak dalej, to trudno jest tego uniknąć. Znaczy prędzej czy działają trochę w szarej strefie, nie? Jeżeli tam się jakby korzystają tam z preferencji podatkowych, nie? No. To nie chcę tego, bo ja nie jestem doradcą podatkowym, więc nie będę opowiadał, podatki nie, ale czego uniknąć. Ty jesteś dla większości Polaków, a przynajmniej tych ludzi, których znam... Większości Polaków, to brzmi dumnie. Tak, ale powiem, to może to jest nawet prawda. Taką wyrocznią, jeżeli chodzi o kwestie inwestycyjne. Wszyscy znają twoją książkę. Nie, nie inwestycyjne. Myślę, że nie. Myślę, że ja nie jestem znany z inwestycji. Absolutnie nie. Ja staram się w ogóle bardzo unikać tego tematu. W ogóle pierwsza rzecz, którą muszę powiedzieć, przepraszam, że nie mam tej formułki przed sobą, ale generalnie, a nie mam w książce, to przeczytam od razu. Nie jesteś... Że my tutaj nie udzielamy żadnych porad inwestycyjnych. Nie udzielamy żadnych porad inwestycyjnych. Nie jestem doradcą inwestycyjnym i uwaga, to przeczytam. Jako autor tego, co tu mówię, dokładam wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej publikacji były kompletne i rzetelne. Nie biorę jednak żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystywanie, ani za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w tym oto nagraniu. Musisz wiedzieć, że nie jestem doradcą finansowym, ani tym bardziej doradcą inwestycyjnym i że odradzam ślepe podążanie za moimi podpowiedziami. Wszystkie treści zawarte w tej publikacji są wyłącznie wyrazem moich osobistych poglądów i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Myślę, że wystarczy. Na całe szczęście mamy możliwość edycji podcastu, co się właśnie wydarzyło. Żartuję, Michał. Będzie tak najbardziej, ale do czego zmierzam? Bo... Nie, to tak tytułem dygresji, nie? Bo to... Jasne, jest to ważne. No... Ale to mogę ci historyjkę też opowiedzieć związaną z tym, nie? To historyjkę, z miłą chęcią do niej wrócimy. Kiedyś. Nie, historyjki są super. Ale powiedz mi, bo jeszcze wrócę do tego tematu. Gdyby tak Michał Szafrański, nikomu nie doradzając, gdyby Michał Szafrański w tej chwili wchodziłby na giełdę amerykańską, to z jakim kapitałem w ogóle warto takie coś rozważać? Dwutorowo można odpowiedzieć. Próbować można od bardzo małych kwot i wcale nie trzeba wchodzić na rynek amerykański, żeby próbować. Czy tam można próbować inwestować w polskie biura maklerskie na rynku amerykańskim? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mamy na przykład w Polsce notowane ETF-y Lexora. To są takie papiery, które odzwierciedlają indeksy giełd na przykład. Przeróżne indeksy, tak? Więc mamy indeks giełdy amerykańskiej ETF SP500. Można go kupować nawet na GPW. za złotówki normalnie, więc trzeba pamiętać, że to jest tam ETF syntetyczny i że on ma w tle dolary tak naprawdę, więc zyskujemy na wzroście kursu dolara, tracimy na spadkach. Nie, nie mamy dywidendy. Mamy. Ciekawe. Mamy, tylko że z 30% potrąconymi. Okay. Nie? No. Zbyszek Papiński z bloga AppFans ostatnio, tak żeśmy sobie korespondowali mailowo i na przykład on inwestuje w polskich biurach maklerskich, ale kupując ETF-y na giełdzie w Amsterdamie. Dlaczego? No bo tam nie ma tego właśnie kurczę, nie pamiętam już szczegółów, ale wydaje mi się, że on jakby unika tego podatku w podwójnej wysokości. ETF-y, ale oparte o akcje... Też SP500, też indeks SP500. Okay. Znaczy w ogóle to może być, ETF-a możesz mieć na wszystko. Nie? Ja to się śmieję, że wiesz, niektórzy tam mówią, że musisz posiadać fizyczne złoto. Ja oczywiście, że to jest takie zalecenie, że dobrze mieć zdywersyfikowany portfel, mieć to fizyczne złoto. Ja fizycznego złota osobiście nie lubię, bo nie za specjalnie wiem, gdzie miałbym je trzymać, to jedno. Druga rzecz, przed czym ono mnie zabezpiecza, a zabezpiecza przed sytuacjami ekstremalnymi, tak, w których ja nie wiem, czy ja potrafiłbym to złoto obronić, nie? Już tak mówiąc zupełnie wprost. I też wiesz, no, jakby jest duży spread między ceną jakby zakupu a ceną sprzedaży złota. Ogólnie to jest trudność, nie? W sensie takim, żeby na przykład przy sprzedaży dobrze wykazać, że ty masz naprawdę prawdziwe złoto, a nie tam coś z domieszkami, nie? Ale na przykład można kupować akcje spółek wydobywczych, nie? Które wydobywają złoto i nawet kupowałem takiego ETF-a, pamiętam jak się Krym posypał, w sensie Rosja jak wjechała na Krym, to ja miałem mocne podejrzenie, że no wiesz, to już taki koniec świata się zbliża, w związku z tym trzeba to złoto gdzieś tam w to złoto zainwestować, ale mówię, nie chcę mieć tego fizycznego, no to sobie kupię ETF-a, który odzwierciedla notowania spółek wydobywających złoto, nie? I tam wtedy to się przeliczyłem, bo tam jakby no świat nie uznał, że to było istotne, nie? I wcale nie było tak, że to złoto jakoś tam strasznie drożało, czy coś, przez chwilę chyba, z tego co pamiętam. Więc jakby ja mam takie podejście, wiesz, też, że jakby słucham tych wszystkich mądrych ludzi, ale gdzieś tam szukam takiego zdrowego rozsądku swojego w tym wszystkim i nie tykam tego, czego się boję. Nie? Jakby, a jak nie chcę się poznać też na tym, to tym bardziej tego nie tykam. Nie? Czyli mówię, Bitcoin kompletnie mnie ominął, tam przez chwilę tylko jakąś tam dziwną rzecz robiłem, ale to raczej w charakterze, żeby przetestować, czy tam są dziury na tym rynku, czy nie ma, nie? Czy arbitraż da się na przykład robić jakiś tam na... Czyli kupować w tym samym momencie w jednej cenie, a sprzedawać w drugiej cenie, w zasadzie bez ryzyka, nie? No i się tam czasami dawało. Ale to jakby to są takie, wiesz, testy na zasadzie, co tam można zrobić, a nie na zasadzie, że ja się bawię. No, to nie zabawa, nie? W sensie ja się właśnie bawię, a nie wchodzę na poważnie, że traktuję to, że to nie wiadomo, ile to będzie warte kiedyś tam. To ile z takiego? Co ile? No za ile wchodzić na giełdę? No to dam ci taki przykład, że jeżeli chcesz otworzyć rachunek w Interactive Brokers i mieć najlepsze prowizje na świecie, to musisz mieć $100,000. $100,000. No, ale z drugiej strony, jak nie masz tych $100,000, to te prowizje też nie. Znaczy w sensie masz jakieś tam opłaty stałe za prowadzenie rachunku, ale one nie są jakieś strasznie wysokie, tam $10 czy $20 miesięcznie. Czy to jest zależne od ta kwota, od tego, że przy tej kwocie masz jakieś super preferencyjne ceny? Tak. Znaczy, no, jakby nie masz opłat stałych na przykład, nie? To też jest ważne. Że znowu, jak patrzysz na to, co jest takim grzechem trochę tego polskiego rynku kapitałowego, to jest to, że no my tu mamy fundusze inwestycyjne, które są bardzo kosztowne. Tak? I to jest wszystko super, jeżeli rzeczywiście zarządzający dobrze pracują w tych funduszach i wykręcają wysokie stopy zwrotu, to nawet jak ci zasuną opłatę roczną 4% za to, że jesteś w funduszu takim aktywnym, akcyjnym, to ty nadal masz jakąś tam stopę zwrotu, która powiedzmy może być satysfakcjonująca, nie? Typu tam 5, 6, 7, 8. Ale z drugiej strony, jeżeli są słabe czasy dla rynku akcji i oni nie podejmują zbyt dobrych decyzji inwestycyjnych, albo nawet jak podejmują dobre, ale tylko nieznacznie przekraczają spadający rynek, nie? To te 4% jeszcze, które ci zasuną dodatkowo, czyli na przykład, nie wiem, strata jest typu -2 i jeszcze dojdzie do tego jeszcze 4% i robi ci się -6, to już jest poważny problem. Ja się śmieję, to jest taki śmiech przez łzy, no że wiesz, tak naprawdę na tym rynku tylko zarabiają pośrednicy, nie? Którzy jakby fundusze inwestycyjne w żaden sposób nie są premiowane za wyniki. Tak naprawdę to chyba nie jest sensowne. Tak naprawdę, no zastanów się. Pracuje dla ciebie ktoś, kto nawet pracuje w najlepszej wierze i on w żaden sposób nie odpowiada za to, że słaby wynik osiągnął. Znaczy odpowiada tylko tak, że jakby wartość tych funduszy może spadać, bo ludzie wycofują pieniądze. Tak, to pieniądze. Więc to jest jakby kara. No ale umówmy się, jaka to jest kara dla zarządzającego funduszem, nie? Że będzie miał tam spoprawne nazwisko czy coś, nie? No tylko tyle, nie? A tak naprawdę 4%, załóżmy, że tam jest, 200 milionów złotych w funduszu. To 4% tej kwoty jest rok w rok wynagrodzeniem TFI, tak? Na pokrycie pieniądze. Wszystkich kosztów, na generowanie zysku i tak dalej. No, paradoksalnie to chyba najbardziej opłaca się inwestować w te same TFI, nie? Ja się śmieję trochę, nie? Że jakby no to jest taki stabilny biznes, nie? Dopóki istnieją, to te opłaty w miarę wysokie mają i łoją, nie? Przynajmniej w Polsce. I teraz znowu, jak jesteś takim gościem, który jest zdolny do porównywania różnych danych, że siadasz sobie i lubisz drążyć. Bardzo mało ludzi, wydaje mi się, tak ma, zwłaszcza w obszarze inwestowania. Po prostu jest mało takich osób, które rzeczywiście chcą aktywnie gryźć ten temat. Co jest problemem, uważam, też w Polsce, bo w Polsce mamy chyba rachunków maklerskich, które są aktywne. Czy tutaj przeprowadziły tam jakąś tam ilość transakcji w ciągu roku. Mamy, nie wiem, 250 000, nie? Może ciut więcej. Nie mam aktualnych danych, znaczy mówić takie dane tam sprzed 2 czy 3 lat, nie? Wyciągam w tej chwili z głowy. Mały odsetek. Tak, to jest bardzo mało ludzi, nie? Czyli krótko mówiąc, no, ten rynek kapitałowy, on jest słaby. No pewnie mu trochę pomoże teraz to PPK, takie na siłę wprowadzane. Się śmieję, że nawet na Twitterze wydawałem się w takie dyskusje z zarządem Polskiego Funduszu Rozwoju, gdzie tam po prostu trochę próbuję, bo ja generalnie jestem fanem PPK. I to mówię zupełnie poważnie. Coś takiego w Polsce powinno być wprowadzone, super, że zostało wprowadzone. To jest modelowane na wzór tego, co jest w Wielkiej Brytanii, tych systemów. A powiesz osobom, które nie wiedzą, o czym mówisz, co to jest? Pracownicze plany kapitałowe. No to dopiero nam to wchodzi. Ty jako pracodawca, jeżeli masz ludzi na etacie, prędzej czy później będziesz musiał... Dobrze wiedzieć. Będziesz musiał część pieniędzy wpłacać ludziom właśnie na PPK. To jest taka forma oszczędzania na emeryturę, polegająca na tym, że część płaci pracownik, czy jest to potrącane z jego wynagrodzenia? To, co w Stanach jest, to się nazywa... Tak, tam jest 401k, tak? Dokładnie. Dokładnie. Więc generalnie to są takie programy, nazwijmy to, oszczędzania na emeryturę, w których partycypuje trochę pracownik, trochę pracodawca, jakby do spółki. No w Polsce jeszcze coś tam dorzuca państwo, tylko że otoczka marketingowa, która wokół tego powstała, jest po prostu straszna. Znaczy to jak to teraz jest gloryfikowane, ja wiem, że taki jest cel, żeby to było powszechne, popularne i tak dalej, ale z drugiej strony nic się nie mówi albo zamiata się pod dywan to, że ten system może być w dowolnym momencie zmieniony przez rządzących, nie? Tak samo jak OFE zostało zaorane i tak dalej. Więc jakby no tu trzeba mieć świadomość tego, że w Polsce jest dosyć duże ryzyko związane z takim długoterminowym odkładaniem na emeryturę. Z drugiej strony też szykuję się do nagrania podcastu na ten temat i od 2 miesięcy zastanawiam się, jak to dobrze powiedzieć, żeby nie wylać dziecka z kąpielą z jednej strony, więc ja na razie utnę. Utniesz, ale tylko dosłownie jedno pytanie. Tak. Dlaczego według ciebie to jest takie dobre, jeżeli byłoby to dobrze skonstruowane? No bo rzeczywiście jest tak, że ty wkładasz kwotę X, pracodawca dokłada na przykład drugi X, czyli krótko mówiąc masz stopę zwrotu niemalże 100%. I teraz jak wyjdzie prezes grupy PFR, to mówi, że stopa zwrotu 100% już na dzień dobry, co jest totalnym bullshitem, dlatego że ty od tego też płacisz podatek po prostu i od tej części, którą płaci pracodawca. Ale dopiero wyjmujesz. Nie, poczekaj, no jakby jest to de facto twój dochód, który jest opodatkowany, tak? Czyli jakby podatek dzisiaj płacisz, bo to jest tak jakby twoje wynagrodzenie wzrosło, nie? Więc ta stopa zwrotu nie jest 100% dla jasności. Ale jakby uważam, że każdy powinien w tym być, bo jakby można również z tego zrezygnować i wycofać te pieniądze opodatkowując, więc... Ciekawe. No, więc zawsze zawsze lepiej niż swoje pieniądze wkładać na lokatę, nie oszukujmy się, nie? Jesteś takim trochę buntownikiem, nie? Bo jak się obserwuje ciebie na Twitterze... Bo mnie to bulwersuje w tym aspekcie, że ja mam taką zasadę. Uważam, że w ogóle ludzie dzielą się na takie 2 grupy. Jedna część uważa, że cel uświęca środki, a druga część uważa, że cel nie uświęca środków. Że to nie może być tak, że idziesz po trupach do celu. Nie? Czyli nawet jeżeli masz szczytny cel, to nie możesz gdzieś po drodze oszukiwać i tak dalej, manipulować, żeby ludzie poszli w tym kierunku. A to robi grupa PFR w tej chwili, tak? I to mówię zupełnie świadomie. Ja uważam, że manipulują. Nawet w tej dyskusji, którą żeśmy mieli z, chyba z panem prezesem, to jakby on powiedział tak, ale pewne rzeczy trzeba upraszczać. I ja uważam, ja się z tym nie zgadzam. To znaczy ta komunikacja musi być klarowna z jednej strony, ale z drugiej strony musi być rzetelna. I teraz jeżeli organizacja, która ma zarządzać PPK w Polsce, dopuszcza się skrótów myślowych i nierzetelności w imię tego, żeby jak najwięcej ludzi odkładało pieniądze w ramach PPK, to to nie jest okej. Tu moglibyśmy wypikać, nie? Tu miało być przekleństwo na K, nie? Ja uważam, że to jest na tyle dobry produkt i znowu to jest paradoks, nie? Że ja uważam, że to jest dobry produkt, że nie trzeba go pudrować. Trzeba go pokazać rzetelnie, tłumacząc jakie są ryzyka, żeby ludzie świadomie podjęli decyzję wchodzę bądź rezygnuję, nie chcę, tak? I uważam, że tej rzetelności brakuje. I tylko o to się cała zabawa rozbija. Bo niektórzy tam próbują interpretować, że ja, wiesz, krytykuję PPK i tak dalej. No nie. Krytykuję sposób, w jaki to jest komunikowane. I uważam, że jest wylewane dziecko z kąpielą, zwłaszcza w kontekście tego, że jest bardzo obniżone zaufanie do tego typu produktów po rozgonieniu OFE. I po tym, co za chwilę z OFE się stanie z drugą połową OFE, dokładnie będzie jeszcze większy problem, tak? Że ludzie też nie będą wiedzieli, czy te pieniądze ich mają trafić do ZUS-u, czy lepiej je teraz opodatkować i wiesz, zwiększyć wpływy budżetowe. Nie pamiętam, ile tam zostało ze 150 miliardów złotych pewnie w tych OFE. 15% od tej kwoty jako wpływ budżetowy tu i teraz, nie? Bo ktoś nam mówi, że te pieniądze, żeby były sprawiedliwie, gdybyśmy chcieli mieć je nie z ZUS-u, tylko jakby mieć je z naszej prywatnej, nazwijmy to emerytury typu IKE, nie? To muszą być opodatkowane tu i teraz. Ja się na przykład nie zgadzam, że muszą być opodatkowane tu i teraz. Równie dobrze państwo mogłoby ten podatek pobierać przez najbliższych 20 lat, nie? Skoro i tak mamy do emerytury czekać 20 lat. No. Wiesz. I to jest takie wymyślanie sobie komunikatów, które trzeba powiedzieć, uzasadnić, choćby nie wiem, jak one były nieprawdziwe. Nie? I to się robi, nie? Więc ja takiej propagandy nie lubię. O, to słowo też używałem w kontekście zarządu PFR. Nie? Propaganda. No, ubrałem dzisiaj specjalnie t-shirta, powiedziałem, muszę go znaleźć. Ty, Rebel with a cause. Czyli tak o tobie, bo wiesz, słucham ciebie, bo jeszcze nie mówiliśmy o tym, jak zarabiasz, to nie wiem, czy do tego tematu dojdziemy. Dużo inwestujesz, masz tych pieniędzy dużo już. Ja nie inwestuję dużo. Ale to jest, kurczę, ale czekam, aż rynki zjadą. Ale z drugiej strony właśnie walczysz też o to, żeby się działo dobrze. Jak widzisz, coś się dzieje złego, to atakujesz, nie? Bo nawet takie proste rzeczy... Znaczy raczej obnażam niż atakuję. Przepraszam. Znaczy ja mimo wszystko staram się być dosyć wyważony w tych swoich komentarzach. Czasem coś spolaryzuję, ale to po to, żeby jakby dać ludziom paliwo do takiego procesu myślowego, nie? Że czasem coś się wyolbrzymia i teraz jest okej, moim zdaniem, jeżeli wyolbrzymiasz i mówisz, że wyolbrzymiasz, że celowo doprowadzasz do tego, na przykład pokazujesz jakiś przykład, który większość ludzi rozumie, że jest absurdalny. Nie wiem, to pokażę wam przykład taki absurdalny. Nie? To, że wzrasta płaca minimalna, czego nikt w tym kraju nie powiedział, przyczynia się do napływu ludzi z najbiedniejszych krajów do Polski. Tak? I teraz w teorii obecny rząd jest jakby bardzo taki zachowawczy, jeżeli chodzi o napływ obcokrajowców do Polski, szczególnie z innego okręgu kulturowego, a w praktyce wykonuje się zestaw działań, który niby ma polepszyć sytuację w kraju, ale to automatycznie zwiększa ryzyko napływu tutaj ludzi, którzy są po prostu w podbramkowej sytuacji z najbiedniejszych krajów świata, nie? Bo my się stajemy jeszcze atrakcyjniejszym rynkiem dla nich. I teraz uwaga, w sytuacji, w której ta płaca minimalna rzeczywiście wzrasta, to pracodawcy będą mieli jakiś tam problem, czy oni zatrudniają nadal Polaków, czy lepiej mieć ludzi, którzy za tą płacę minimalną w większej ilości będą pracować, nie? No i to są takie, wiesz, no, gdzieś tam ty kleisz te fakty. Produkty polityczne. Te skutki uboczne. Wszystko ma skutki uboczne, nie? I teraz można o tym krzyczeć, można to zachować dla siebie, no różnie. No to, co akurat teraz powiedziałem, to było jakieś przemyślenie, które mam, które nie jest jakoś znacząco ugruntowane w kontekście tej płacy minimalnej, ale widzę takie zagrożenie. No muszę sobie to przemyśleć jeszcze do końca. No ale chlapnąłem w podcaście u Mirka, no. A to się wszystko się wycięło, niech leci. Ale właśnie, bo to, staram się też wchodzić troszeczkę na tematy filozoficzne i nadal nie mam odpowiedzi. Dawaj. Po co ty o to walczysz wszystko? O co? No o to, żeby ludzie mieli świadomość, że PPK jest dobre. Dobra, i teraz jest źle pokazywane. Widzisz, to jest trochę taki mój światopogląd, który pewnie trudno jest będzie mi wytłumaczyć czy uzasadnić, dlaczego ja tak robię. Ale tak w skrócie powiem, że uważam, że jeżeli ktoś ma głos, dostał mandat od ludzi do mówienia, tak, że albo sam sobie go wywalczył, nie? Ale w każdym razie ma pewne audytorium, które go słucha, przyjmuje to, co mówi, nie mówię, że bezkrytycznie, tylko jakby jest w stanie go wysłuchać, czy ją wysłuchać i po prostu odnieść się do tego w jakiś tam sposób, nie? Mi się wydaje, że mam takie dosyć takie konstruktywne, nie konstruktywne, tylko dosyć takie kumate audytorium, o tak chciałem powiedzieć, tak, nie? Na pewno. Więc to są ludzie, którzy myślą samodzielnie w dużej mierze. Oczywiście pewnie to jest przekrój społeczeństwa, więc są tam też osoby, które szukają gotowych recept, to jest oczywiste. Ale tym bardziej uważam, że ludziom, którzy szukają gotowych recept, też trzeba różne rzeczy po prostu klarować, czyli jakby przesuwać ich, na tyle ich stymulować różnymi informacjami, bodźcami, na przykład własnymi przemyśleniami, które czasami bywają sprzeczne, pokazać im jeden punkt widzenia, drugi punkt widzenia i zmusić ich do czegoś takiego, że oni powiedzą: hej, to jest sprzeczne, muszę się nad tym zastanowić, tak? Bo wcześniej mówiłeś to, a teraz mówisz to. I teraz czasami ja to robię celowo, żeby dać ludziom takie paliwo, żeby oni sami podejmowali decyzje. Co im samym... Bo ja uważam, że każdy z nas po prostu jest odpowiedzialny sam za siebie. Koniec tematu. Ale w pewnym momencie, jak się wznosisz na taki poziom, że ludzie, masz wiele par oczu zaczepionych na tobie, to również wpływa na takie większe poczucie odpowiedzialności. Tak przynajmniej powinno być. Ja bym tak chciał zapostulować, by każda osoba, która jest taką osobą, którą inni obserwują, powiedzmy w miarę publiczną, żeby się zachowywała odpowiedzialnie. I wiesz, i dla mnie to jest przejaw odpowiedzialnego zachowania, nie? Że wiele osób ma wątpliwości dotyczące finansów. Od banalnych, typu jak wybrać konto w banku, tak? Jak działa karta kredytowa, wiesz, po jakieś takie bardziej złożone rzeczy właśnie, nie? Typu no powiedzmy technicznie tak podchodząc, nie? Na przykład mam kredyt tam w programie Rodzina na swoim i w zasadzie nie płaciłem odsetek. To teraz bardziej się opłaca to mieszkanie sprzedać, czy nie, skoro już ten okres minął, nie? Bo teraz nam wejdą mi wyższe odsetki, bo banki chcą to sobie w jakiś tam sposób odbić. Marża na tych kredytach była wyższa na przykład, nie? Czy może zrefinansować to, czy nie? Wiesz, i to już są takie bardziej zaawansowane wątki, gdzie widać, że ktoś już myśli, już jakby wie, że już ma tą świadomość, że gdzieś tutaj być może będzie nad czymś stratny, jeżeli nie za chwilę nie wykona jakiejś decyzji albo czegoś po prostu nie przemyśli, nie? Aż po takie grube rzeczy typu, że no, jakby starasz się ludziom pokazać pewną drogę i pokazać im absurdy, które są na tym świecie, po to, żeby być może oni w przyszłości dołączyli do jakby tego grona, które próbuje ten świat zmieniać aktywnie, a nie być takimi pasywnymi obserwatorami, wiesz, i z wyborów na wybory mówić, że nie mam na kogo głosować. Tak, tak. Oczywiście, no wiesz, jak mnie zapytasz na kogo głosować, to ja też nie mam na kogo głosować, nie? No jakby uważam, że jest gigantyczny kryzys w tej chwili, nie? Jakby, zwłaszcza jako przedsiębiorcy mamy duży problem, nie? I wiesz, nawet jeżeli to już tak politycznie, kiedy publikujesz przed wyborami jeszcze, żeby nie w ciszy wyborczej? Chyba przed. Więc. Może być i po, wszystko jedno, ale chodzi mi o to, żeby w ciszy wyborczej nie drenić. I teraz jak wymieniam na przykład taka konfederacja, nie? Na przykład, no tak się mówi, o taka partia tam z postulatami tam wolnościowymi, tam pod przedsiębiorców, różne rzeczy i tak dalej. Tylko z drugiej strony, wiesz, to są grupowania, które łączą się w jakieś takie większe koalicje i takie nagle tam patrzysz na kilka tych takich przybudówek, które się tam pojawiły i mówisz, kurczę, ja jestem kompletnie, to jest 180 stopni coś innego niż ja, nie? I nagle wiesz, nawet jeżeli tam gdzieś tam łuskasz jakieś takie idee, pod którymi byś się podpisał, to jednak musisz patrzeć na spektrum, nie? Co tam się dzieje w całości. No i co? No i wybierasz mniejsze zło znowu, nie? No i tak trochę jest z tym duży problem, nie? Jak już będzie bank Michała Szafrańskiego, to... Nie będzie banku Michała Szafrańskiego. Partia Michała Szafrańskiego. Nie, nie będzie partii Michała Szafrańskiego. Znaczy, ja jestem zbyt szczery na politykę, nie? Że to jest, myślę, że wiesz, to jest taki towar, który tam jest bardzo mocno deficytowy. Tak, chyba nie za dużo występuje takiego czegoś. No, tam są po prostu interesy, interesiki i że tak powiem, mam takie wrażenie i taką obserwację, bo przez chwilę się otarłem o to, że to po prostu, wiesz, to trzeba mieć specyficzną konstrukcję psychiczną po prostu, nie? Być takim gościem, który tam... Nawet ludzie mówiłeś, z ideałami, którzy tam idą, to po prostu prędzej czy później zostaną po prostu przeczołgani, nie? Więc... Kiedyś wspominałeś, że nawet zaczynałeś jakieś inicjatywy robić. Ja uważam, tylko tak, ja uważam, że ja jestem w stanie dużo więcej zrobić, nie będąc w polityce. To jest właśnie to, nie? Że jakby taką robotą, którą robię gdzieś tam w internecie, wiesz, szerokim docieraniem do świadomości z tymi podstawowymi tematami, tak, nie? Tak. Taki pamiętam zarzut, który się kiedyś pojawiał, on się tam systematycznie pojawia, ale już teraz coraz rzadziej, to był taki, że wiesz, a ty to Szafrański, to tam sobie prowadzisz taki blog i takie proste tematy piszesz, ty żerujesz na niewiedzy ludzi, nie? Że ty jakby zarabiasz na niewiedzy ludzi, nie? To, że książka tyle kosztuje, to zarabiasz na niewiedzy ludzi, nie? Że to przecież to jest wiedza, którą każdy powinien dostać w szkole. I to jest takie... Ale? I to jest tak. To jest takie postulowanie, nie? Że to jest takie postulowanie, żeby ludzie byli mądrzejsi, ale są, ale kurde nie są, nie? I to jest tak, że każdy z nas gdzieś tam w różnych obszarach ma różne deficyty. I są ludzie, którzy te deficyty w jakiś tam sposób uzupełniają. No. Ja na przykład nie umiem się zdrowo odżywiać, no to kurde, pójdę do kogoś, kto jest tam powiedzmy ekspertem w temacie, albo nie, bo uznam, że mi to niepotrzebne, nie? Wiesz, więc jakby... I też można by było powiedzieć, on da mi podstawowe informacje, na przykład z czego składa się rosół, tak? Bo ja do dzisiaj nie wiem, z czego się składa rosół, nie? Ktoś to robi dla mnie i tyle, nie? To jest super pytanie. No widzisz, ja wiem, że tam jakaś kura jest, nie? Coś tam i tam, ale co więcej, nie? A jeszcze, żeby to było takie naprawdę zbilansowane, albo żeby nie było takie niezdrowe, że tam za tłuszczu za dużo, że nie wiesz tego. Ja tego nie wiem kompletnie, nie? Ale lubię jeść rosół, nie? No i widzisz, i teraz w obszarze finansów jest dokładnie tak samo. Ja pamiętam taki epizod na blogu, gdzie o nieruchomościach ja pisałem pierwszy raz w 2012 roku. Pół roku po tym, jak rozpocząłem bloga, napisałem, że kupiłem mieszkanie na wynajem. Wiesz, i to było takie... ludzie mieli jakiś mindfuck, nie? Że kurczę, proste porady oszczędnościowe, a tu nagle wielki temat inwestowanie w mieszkanie na wynajem, nie? I pamiętam, że to burzę wywołało, nie? I teraz jakby łatwo jest powiedzieć, ok, dobra, teraz będę przedstawiał złożone tematy, tylko na przykład tematyka inwestycyjna u mnie, jeżeli chodzi o szerzenie tej wiedzy, ona kuleje. Dlaczego? Bo ja się boję wylać dziecko z kąpielą. Tak samo jak nigdy w życiu na blogu nie pisałem o licytacjach komorniczych, chociaż sam chodziłem na licytacje komornicze i licytowałem mieszkania. Nie? I chyba w podcaście miałeś kogoś. Tak, i w ogóle Piotr Kroniewicz u mnie występował, który na tym zęby zjadł i w ogóle był tam, wiesz, wchodził do sądów w Poznaniu, bo on jest z Poznania i po prostu wszyscy mówili, dzień dobry panie Piotrze, bo tam go wszyscy już znali. Nie? Więc jakby mam dostęp i do takich osób, które mogłyby się podzielić tym doświadczeniem i zdecydowałem, że nie, że tego nie zrobię. Dlaczego? Dlatego, że moje doświadczenie pokazało mi, że nie ma dwóch takich samych licytacji komorniczych. To znaczy sama licytacja wygląda tak samo, ale problemy, które się piętrzą gdzieś tam z tyłu, historie tych ludzi, których mieszkania są sprzedawane, wiesz, licytowane i tak dalej. To jest naprawdę olbrzymi problem. I to do czego nie chciałbym jakby doprowadzić, to jest to, że na przykład ktoś, kto przeczyta instrukcję, jak licytować, nie? Na przykład, pójdzie i załaduje się w kłopoty. Nie? Więc jakby są takie tematy, których ja nie poruszam i przy inwestowaniu takich tematów jest strasznie dużo. To jest... Oszczędzanie jest łatwiejsze, bo tak jak mówisz, tak jak powiedziałem, oszczędzanie, zarabianie, negocjowanie, optymalizacja podatkowa, to są wszystko proste tematy. Nie? To są proste patenty. I ktoś, kto czyta, też widzi od razu, na przykład ta metoda oszczędzania do mnie pasuje, ta pasuje, a ta kompletnie nie? A budżetu to ja w ogóle nie będę prowadził. No dobra, to jak możesz osiągnąć cele budżetowania bez prowadzenia budżetu? Bo też możesz, nie? Więc jakby są proste patenty. A przy inwestowaniu to jest, wiesz... Ludzie mają zestaw wyobrażeń olbrzymi, dają się, że tak powiem, omamiać i naciągać tym, którzy obiecują, składają obietnice bez pokrycia. Piramidy finansowe w Polsce niesamowicie kwitną po prostu. Nie widziałem. Jedna za drugą. No. Wszystkie te tam. Teraz to chyba można mówić, że FutureNet to piramida finansowa, nie? Czy jeszcze nie można mówić? Czy ja nie znam. Znam tylko Ambergold. Ambergold, no widzisz. Masę tego. Znaczy w sensie, wiesz, to są te produkty, one się pojawiają, znikają. Konstrukcja prawna jest taka, nieudolność aparatu tego nadzorczego, tak, jest tak duża, że po prostu zbyt późno ludzie są ostrzegani o tym, że coś jest piramidą finansową, nie? No. UOKiK wydał chyba ostrzeżenie przed FutureNetem, jak to już się zwijało, nie? Trochę za późno. No. Michał, niektórzy procesy mają zniesławienie. Słuchaj, za wymienienie tej nazwy w jednym zdaniu z piramidą finansową. Audycja nie zawiera lokowania produktu. Michał, powiedz mi jedną rzecz, bo ja się na twoich, nie na książce, tylko na blogu wychowałem. No, dzisiaj wychowałem się. To ile ty masz lat? Ale ja ci powiem dlaczego, bo robiłem dzisiaj analizę, kiedy ja wpadłem na Michała Szafrańskiego, bo to jest ważne do mojego pytania. I to był listopad 2012 rok, gdy... Sam początek. Tak, chodząc gdzieś tam po... Bo ja śledziłem Pata Flynna, którego też lubisz i którego znasz. Tak. I on robił podsumowania, teraz nie robi. O, ty też robiłeś, nie robisz? Ale mogę dygresję, zanim zadasz pytanie. Świetna rzecz się wydarzyła z Patem Flynnem, bo on bardzo długo publikował te swoje miesięczne tam przychody i koszty, raporty tych przychodów i kosztów, a ja już skończyłem, bo ja skończyłem wcześniej. A on to dalej ciągnął. I ostatnio on zrobił dokładnie to, że wyjaśnił, dlaczego przerwał. I też powiedział, że tam z pół roku temu to zrobił, nie? I powiedział, że od teraz owszem będzie publikował, ale projektowo. Czyli projektowe podejście. Ja mówię, kurczę, byłem pierwszy. Nie no, bo ja z Finansowym Ninja tak zrobiłem. A no tak. Zobacz, ja przerwałem, uznałem, że to nie ma sensu, że te raporty od pewnego momentu już nie mają sensu w tym kształcie, w którym one były, bo moja rzeczywistość dosyć bardzo odkleiła się od rzeczywistości moich czytelników. Nie? Jak te zarobki zaczęły wzrastać, to się tak kompletnie odkleiło. I ja mówię, drugi powód, a w zasadzie pierwszy powód był taki, że Gabi do mnie tam długo mi truła głowę, że weź ty przestań już z tym, przestań, nie? Już wystarczy, już to niepotrzebne. I ja w końcu jej przyznałem rację. Mówię, kurczę, rzeczywiście, dobra, to już jakby spełniło swoją rolę, już koniec. Nie? Jakby ludzie już wiedzą, kim ja jestem, jaki mamy poziom kosztów życia i tak dalej, potrafią się ustawić gdzieś tam w odniesieniu do nas, bo taki był cel. I rzeczywiście no nie ma to sensu. To umówię się tylko z Gabi i z ludźmi, że przechodzę na inny model. Znaczy ludziom to zakomunikowałem, a z Gabi się umówiłem, że po prostu będę pokazywał tylko konkretne projekty. Tak. I zacząłem pokazywać Finansowego Ninja. No to był taki pierwszy projekt robiony jakby od początku na zasadzie pełnej transparentności, nie? No. Tu też jest masa napisana na ten temat. Zaufanie, czyli warto przyjść. No tu rozwinąłem to wszystko jeszcze, nie? Bo to jakby tam jest więcej tła dodane. Co, jak, dlaczego. Ale Pat był potem. Znaczy Pat później dojrzał do tej decyzji. Ściągnął od ciebie, bo cię wiesz... Strasznie się. By the way, ja z nim o tym rozmawiałem w ogóle. Także wiesz. Może być. No możliwe, nie wiem. Może Michał się zainspirował. Ale posłuchaj mnie, bo zacząłem cię obserwować wtedy i pamiętam... Listopad. Tak, albo słuchaj, bo trafiłem właśnie na twoje zestawienie, jeżeli to było przed podcastami. Tak. I tam film DVD 16,56, spodnie 37,99. Prawda. Bielizna 4,42. Tak. To było złotówki, tak? A nie dolary? Nie, no złotówki, wszystko złotówki. Ale do czego zmierzam? Że wtedy zacząłem stosować to, czym pisałeś, nawet mam do dzisiaj takie wyliczenie swojej wartości, netto, ile tam jest pewnych elementów. Co miesiąc sobie to uzupełniam, budżet domowy, budżet w firmach i wykształtowałeś mnie finansowo, nie? Bardzo dobrze. Ale gdy rozmawiam ze swoimi znajomymi, którzy też ciebie znają, cenią, oni nie robią tych rzeczy. No. I teraz pojawia się te pytanie. Nie muszą. No ja wiem, że nie muszą, ale ja widzę po sobie... Że dało ci to korzyść jakąś. Straszną korzyść, nie? Tak. Wiem, co się dzieje z finansami, wiem, jak to rośnie, wiem, gdzie idzie, wiem, co... Czujesz się bezpieczny, spokojny, w sensie, bo masz takie poczucie kontroli. No właśnie. No. I teraz się pojawia pytanie. Tak. Bo nie mamy wpływu na władzę, nie chcesz iść do polityki, czyli problem jest duży, ja też nie chcę iść do polityki, to też, ale jeżeli chodzi o ciebie, co możemy zrobić, albo co ty możesz zrobić, żeby długoterminowo więcej osób stosowało twoje zasady w praktyce. A muszę coś zrobić z tym? Nie, nie musisz, ale wiesz, bo... Zobacz, patrz. Jesteś buntownikiem. Okej, ale to... ja się też uczę tego, że to nie jest tak, że ja mam jakąś sprawczość. To ludzie mają sprawczość. Tak. Kwestia jest taka, czy oni chcą z tego korzystać, co ja dostarczam, czy nie. Ja mogę co najwyżej włożyć sporo energii w to, żeby to, co ja robię, było maksymalnie łatwe do zaaplikowania przez ludzi. Tak? Czyli poruszam temat A, to żeby on był tak rozpracowany, żeby ktoś nie miał trudności z wyciągnięciem wniosków i zdecydowaniem, co z tego może zastosować u siebie. Tak? Czy on to zastosuje, czy nie? Zero moich tutaj szans na to, żeby to w jakiś sposób wymusić, nie? Teraz tak, często jest, przekładając to twoje pytanie na trochę inną perspektywę, mamy parę, dziewczynę i chłopaka. I dziewczyna mówi tak, ja w ogóle cię uwielbiam, kontroluję wszystko, jestem tak jak Mirek, tak? Ja jestem Ania, która jest taka jak Mirek, że wszystko ma rozpisane, spokojnie śpi w nocy i tak dalej. A mój chłopak jest totalnym moim przeciwieństwem, tak? Rozwala kasę i tak dalej. On nic nie wie, tak. On nic nie wie, on w ogóle ode mnie przychodzi i pożycza pieniądze, nie? Co ja mogę zrobić, żeby on jakby też chciał się w to zaangażować? Nie? Dostajesz takie pytanie? Tak, dostaję. Dostaję. W ogóle to myślę, że kiedyś książkę o tym napiszę. Właśnie jakby bo ja miałem taki plan, że na przykład Finansowy Ninja w ogóle nie poruszał tematyki finansów w związku. A to jest taki temat, który jest gruby. No. I ja sobie celowo wyciąłem to stamtąd, bo planowałem, że napiszę książkę oddzielną na ten temat. Tylko jeszcze cały czas jakby ona mi się w głowie i w sercu układa, nie? Więc wracając. Ja najczęściej odpowiadam tak. Nic nie możesz zrobić. Nic. Poza dawaniem pozytywnego przykładu. I oczywiście możesz być na tyle cwana, że jeżeli chłopak przychodzi do ciebie po pieniądze, to mu ich po prostu nie dasz. Zmusisz go, stary, chcesz mieć tyle hajsu, co ja mam, to sobie mogę ci pokazać, jak gospodaruję, ale dlaczego mam ci tutaj dawać tą... W sensie za każdym razem, jak będziesz ratował takiego kogoś, to on się nigdy nie nauczy, no bo on ma za łatwo, jakby zbyt dużą łatwość w uzupełnianiu tych braków, nie? Żadne konsekwencje go nie spotykają, nie? No bo jak dostanie wypłatę, to odda, później jak znowu jak mu będzie brakować, to znowu przyjdzie po pieniądze i żyje sobie tak samo, jak żył, nie? No, więc jedyne, co możesz zrobić tak naprawdę, no to jakby trochę... Dawać przykład. Z jednej strony dawać pozytywny przykład, a z drugiej strony gdzieś tam, wiesz, a jak się daje pozytywny przykład? No, zrób sobie, nie wiem, taki prezent, na który go nie stać na przykład, nie? W sensie takim, nie wiem, pojedź sobie na 3 dni do spa najdroższego w Polsce z koleżanką czy coś w tym stylu, nie? I teraz tak, dla niego to nie będzie atrakcyjne, ale na przykład jak na wakacje ty będziesz mogła pojechać w fajne miejsce, on nie. Albo na przykład zmusisz go, żeby pojechał z tobą, ale będziesz tam... Strasznie ciekawy temat, psychologiczny. No, ale to trochę jest tak, że jakby tych ludzi trzeba podchodzić w jakiś tam sposób. Bo zobacz, ludzie się najczęściej przekonują, znaczy nie chcę mówić, że to jest dobra metoda, bo to nie jest dobra metoda, ale jak ktoś ma długi, to najczęściej chce rozwiązać tę sytuację dopiero wtedy, jak jest na totalnym dnie i nie widzi żadnego wyjścia, a windykatorzy i komornicy do niego po prostu non stop pukają, dzwonią i tak dalej, nie? To wtedy jest, Panie Boże, ratuj, nie? Co mogę zrobić? I wtedy zaczyna się często takie, że ludzie się biorą w garść i próbują się odbić. Oczywiście niektórzy nie, niektórzy latami tkwią w tej sytuacji, albo się załamują, albo jakaś depresja, albo coś, nie? Ale te osoby, które wychodzą z długów, mają niesamowitą zdolność do takiego szybkiego generowania nadwyżek finansowych. Ja często to widzę, nie? Że gdzieś tam dodatkowa praca nagle, coś tam, wiesz, jakby ludzie się ich motywuje to, że nagle zaczęli panować, pomimo że są na minusie, tak? To widzą, już mają takie poczucie kontroli, że zaczynają mieć trochę więcej kasy i natychmiast ona idzie na spłatę długów, tych długów jest coraz mniej, wiesz, jedna pożyczka spłacona, druga spłacona i tak dalej, nie? Nadpłacona, wiesz, karta kredytowa i tak dalej, więc jakby znowu ten pozytywny przykład to jest, myślę, jedyne, co jest takie, wiesz, działające. I trochę tak jest, że ten mój blog był takim pozytywnym przykładem dla ludzi, tak? Dlaczego, Mirek, się w ogóle zainteresowałeś tym? Dlaczego ściągnąłeś te tabelki? Z pierwszego punktu, najpierw gdy zacząłem patrzeć w twoje zestawienia i zobaczyłem, że one są podobne do moich, ale nie mam ułożonych swoich finansów, nie wiem, gdzie uciekają pieniądze, więc chciałem to wszystko ułożyć. Czyli miałeś jakiś pozytywny wzór ze swojej perspektywy, tak? Patrzyłeś na te moje tabelki, mówisz, kurde, ja tak dobrze nie mam. Ja tak chcę. O, to ty, jakby twoja decyzja. No, tak. To jest, widzisz, i to się tylko do tego sprowadza. I teraz zobacz, jak jesteś w stanie dać powody, na przykład wróćmy do tej Ani i tego chłopaka. Tak. Ania umownie, bo to nie ma, to fikcyjna postać, nie? Ale i ta Ania sobie kupuje iPhone'a 11 Pro na przykład, tego nowego takiego, no, czyli najdroższego. Mail z niedawna. Tak, na przykład, nie? I on, ja wiesz, jakby, kupuje sobie tego iPhone'a i zaczyna go sobie używać i jest zajebiście, nie? I ten chłopak się zastanawia co i jak, nie? Ta dziewczyna na przykład gra, załóżmy fikcyjna, już taka fikcyjna sytuacja, ta dziewczyna gra w Counter-Strike'a na przykład, nie? I kupuje sobie najnowsze słuchawki Logitech G Pro, wiesz, które są tam kilka stówek kosztują, ale są naprawdę fajne, nie? I wiesz, i używasz, nie? Albo właśnie, kurczę, tam jakiś inny zestaw akcesoriów. A on gra na jakichś tam obciachowych, starych słuchawkach, nie? Które mu się tam sypią i mikrofon mu przerywa, nie? I tak naprawdę nie stać go, żeby 300 wyciągnąć na nowe, nie? Wiesz, no to i to znowu masz takie jakby my często się porównujemy trochę do innych, albo nawet bardzo, albo nawet bardzo. Wiesz, najgorsze co może być to oczywiście, że zaciągamy długi, żeby tam się wyrównać do innych, tak? No ale to jakby no nie przeskoczysz tego. No tłumaczenie ludziom, że niekoniecznie musisz mieć tu i teraz wszystko, tylko możesz rzeczywiście spokojnie wdrażając pewne nawyki, które nie są dla ciebie szczególnie kłopotliwe. W sensie, że to nie jest tam, że nagle się poświęcisz i połowę swoich kosztów utniesz. Tylko po prostu coś pozmieniasz w taki sposób, żeby to nie było jakieś strasznie bolesne i nagle te pieniądze gdzieś tam zaczynają przyrastać, nie? A później jak masz te pieniądze, to często się pojawia taki, ja to mówię, że pieniądze parzą, nie? Że jak masz 10 000 złotych na koncie, a nigdy nie miałeś żadnych oszczędności, to mówisz, kurde, to jest tak dużo, że ja nie wiem, co z tym robić, to trzeba wydać po prostu, nie? Że to już wystarczy w ogóle tam na podbój świata, już możemy tutaj, wiesz, do tego jakieś państwo małe kupić, nie? I kupujemy. No. I wiesz, i że tak powiem, no pewnie się trzeba poparzyć ileś razy, nie? Że tam się wyzerujesz raz, wyzerujesz drugi, w końcu mówisz, kurde, to jest tak głupie, jakby masz taką refleksję, nic mi to nie dało, to może jednak trzeba trochę inaczej do tego podejść, nie? Że pójdę do mojego szefa po podwyżkę, że po prostu będę więcej zarabiać, nie? No i to, albo pójdę na rozmowę kwalifikacyjną i tak dalej. Więc no jakby... To, co trzeba robić, to samo, co mówiłeś o tym, że osoby, które mają głos, powinni wstawiać się za pewnymi ważnymi sprawami. Tak samo osoby, które mają głos, powinny szerować twój blog i informacje o twoich książkach. Call to action, tak, rzeczywiście. Marcin Hintz montował... #, finansowy ninja. Marcin Hintz, który kiedyś coś tam montował, to mówił, że ty masz zawsze call to action w tych swoich tych. Kto? Marcin Hintz tak mówił. Ale że ja? Tak. No bo masz, mam. No, zawsze masz call to action. Też będzie, także call to action proszę szerować jak najbardziej. Tak, ale... Nie, ale to będzie twój call to action. Ja tutaj poczekam, zobaczę, co wymyślisz. Jeżeli ludzie mają swoich ludzi, których podziwiają, tak, to patrzą, co robią na każdym elemencie. Ale ja nawet bym tak nie mówił, bo w podziwianiu jest coś chorego. W sformułowaniu wiesz o co chodzi. Okay. Jeżeli widzisz treści, które są dla ciebie przydatne i uważasz, że przydadzą się innym, że to jest wartościowe, no to się po prostu je udostępniaj, tak? Swoim znajomym tak naprawdę w gruncie rzeczy. Ja w ogóle dzisiaj wrzuciłem taki post na Face'a, gdzie było napisane pękło 80 000, nie? Że sprzedałem 80 000 finansowego ninja już, nie? I zobacz. I to jest, dziękuję, ale to jest, to chcę tylko powiedzieć, jakby nie pusząc się i tak dalej, że to jest zasługa ludzi. Tak. To nie jest tylko to, że ja sprzedałem bezpośrednio, bo ja sprzedałem bezpośrednio, ale to jest tak, że ludzie polecają ludziom. Że ja nie muszę rozpędzać jakiejś olbrzymiej machiny marketingowej, ja nie muszę być w księgarniach, nie muszę być na półkach tam z napisem bestseller i tak dalej, że ludzie zauważyli wartość w tej książce, bo ta książka pomaga im realnie mieć więcej w portfelu, w związku z tym polecają swojej rodzinie, swoim znajomym i tak dalej. I tak to idzie. I to jest, wiesz, dla mnie to jest, jakbyś mi 3 lata temu powiedział, kazał obstawić, ile się tych książek sprzeda, to ja wiedziałem, ile obstawiałem, nie? No, 7000 egzemplarzy obstawiałem, że to jest sure shot. Znaczy, to było tak, że do końca 2016 roku książka miała premierę, powiedzmy, przedsprzedaż ruszyła 1 lipca, czyli 6 miesięcy mieliśmy do końca roku, nie? Powiedziałem sobie tak, przedsprzedaż 2 miesiące, to tak, w pierwszym miesiącu 2000 sprzedam, w drugim miesiącu sprzedam 2000 i przez kolejne 4 miesiące opchnę 3000 egzemplarzy, więc zamówiłem druk 10 000, bo mówię, chcę mieć jeszcze kawałek trochę na kolejny rok, powiedzmy, nie? No. Ale 80 000 to nie obstawiałbym nigdy. Znaczy, może bym, nie pamiętam ile tam w takich najśmielszych snach było. Nie wiem, ze 25 000 chyba. To dopiero początek. No, powiem ci, ciężko teraz już to idzie, bo już jakby ludzie mają i to, tak widać, że nie ma tego tej świeżej krwi. Wiesz, że jakby ludzie polecają ludziom, więc to tam się tam sprzedaje co miesiąc powiedzmy koło 1000 egzemplarzy, nie? Ale to nie jest tak, że to jest, wiesz, nagle to tam jakoś znacząco przyspieszy czy coś w tym stylu. Nie? Z ciekawości, książka dalej jest twoim głównym źródłem dochodu, czy nie? Książki, tak. Książka nie. Ninja już nie jest. Całkiem dużym źródłem dochodu jest w tej chwili, jeżeli mówimy o tych jakby zarabianiu, a nie inwestowaniu, tak. To całkiem sporym źródłem zarobków jest ranking kont i lokat, który jest u mnie na blogu, nie? Który... Na samej górze strony, po środku, pogrubiony. Tak. I to jest nieprzypadkowe, no bo tam, że tak powiem, bardzo dużo pieniędzy już w tej chwili wpada, nie? No, kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, mówiąc zupełnie wprost. Nie? I teraz jak popatrzymy na, jeżeli mówimy o rentowności, to może jakby książki generują obrotowo więcej, tylko że książka, no to trzeba pamiętać, że generalnie moja marża na tych książkach to tam powiedzmy 50%. Nie? Po wszystkich kosztach, już mówię, taka marża czysta netto po podatkach, nie? To jest 50%. No. Michał, cudownie się z tobą rozmawiam, natomiast... Zadawaj. Trzeba powoli kończyć. O, patrz, kończysz już. Nie, jeszcze nie, ale mam parę ciekawych tematów na zakończenie, bo poruszałeś też ten temat, i który jest z mojego punktu widzenia bardzo interesujący, czyli dużo osób od ciebie w Polsce czerpie wiedzę a propos finansów. A gdzie ty się uczysz? Jaki masz proces zdobywania wiedzy a propos finansów ty? Dobra, to jest znowu kilkutorowo. Pierwsza rzecz to jest drążę sobie tematy, które mnie interesują. I to jest bardzo niezaplanowane. Weźmiemy jakiś przykład? Giełda? Na przykład ostatnio samochody elektryczne analizowałem. Okay. I to jest na zasadzie takiej, że właśnie chodzi o to, że to są takie tematy różne, całkiem dziwne czasami, że ja sobie coś biorę na tapetę i zaczynam sobie różne rzeczy liczyć. Na przykład zastanawiałem się nad tym, jaki jest koszt wyprodukowania i dostarczenia samochodu elektrycznego i czy on z pewnością nie jest, że tak powiem, czy to jest naprawdę opłacalne, nie? W sensie jak transportujesz właśnie samochody z Japonii na przykład, jakieś tam Nissany Leafy czy coś w tym stylu, nie? Więc jakby nie mam wniosku, bo jestem jakby w procesie, ale to jest tak, że ja drążę różne informacje i sobie tam wstawiam do Excela i analizuję. Dam ci inny przykład, totalnie inny, że biorę Wirtualną Polskę na przykład, patrzę w ich wyniki finansowe i sobie analizuję nie pod kątem inwestycyjnym, tylko tak naprawdę jak zmienia się ten rynek portali, tak? Jak duża jakby część przychodów pochodzi z działalności niezwiązanych kompletnie z publikowaniem, tylko właśnie z e-commerce'a, to co ostatnio tam nawet się chwalili, no to też sobie lubię tam podrążyć takie dane. Albo na przykład biorę, to jest taki przykład publiczny, biorę sobie na przykład wyniki grupy Abstra, które wiemy jakie są i zastanawiam się na przykład dlaczego oni mają taki duży minus. Nie? I jak to jest możliwe, że w ogóle numer jeden na YouTubie prowadzący tyle kanałów ma tak niskie przychody, nie? Bo niskie mają przychody, tam mieli 8,5 miliona chyba, czy coś w tym stylu, nie? Więc jakby, wiesz, ja patrzę, że głupi mój blogasek, który ma, wiesz, tam kilka książek sprzedaje, ma powiedzmy około 3 milionów, a tam wielka grupa Abstra ma 8 milionów, nie? No to coś, i 3 miliony straty dla jasności, nie? Oni mają. W zeszłym roku mieli. Wow. I teraz, wiesz, na szczęście jestem taką osobą, która nie dość, że sobie sama potrafi coś podrążyć, też lubię weryfikować, czy ja mam rację, czy nie mam racji, więc na przykład umawiam się z Olkiem Wandzlem na spotkanie i sobie na ten temat dyskutujemy, tak? Więc jakby to też jest fajne, nie? Że jakby mam dostęp do ludzi, którzy pomogą mi zobaczyć taki szerszy obraz czasami, nie? No i wiesz, no i nie ujawniając tajemnicy, powiedzmy bardziej rozumiem, co tam się w tym biznesie dzieje, nie? Albo na przykład patrzę sobie, ostatnio też sobie patrzyłem na wyniki na przykład Spidersweb prowadzi działalność gospodarczą, więc w KRS-ie nie ma ich wyników, ale Antyweb jest spółką z o.o., nie? I można zobaczyć wyniki Antyweba, nie? Więc patrzysz na te wyniki i też sobie tam odnosisz to do siebie, nie? Czyli teraz to są takie ćwiczenia intelektualne, które na przykład, czy opłaca się budować redakcję? Na przykład, czy Michał Szafrański mógłby zbudować redakcję finansową? Nie? I co ta redakcja miałaby do zaoferowania ludziom? W jaki sposób by to było lepsze od tego, co ja robię w tej chwili, nie? Albo gorsze. Tak? I z jakimi takimi, nazwijmy, ryzykami dla mnie by się to wiązało. Nawet chodzi mi o te ryzyka psychiczne, tak? Typu właśnie tam, wiesz, większy stres i tak dalej, nie? Czy ta gra jest w ogóle warta świeczki, nie? Wiesz, i zobacz, to są takie, daję ci teraz strzępy z różnych miejsc, ale z tego składa się moje rozumienie finansów też, nie? Że na przykład wydaje mi się, że mam taką trochę zdolność zauważania, że niektóre rzeczy w tych finansach to są ważne, a niektóre są kompletnie nieistotne, ale ludzie przykładają tam dużą energię, nie? Co na przykład? Prosty przykład. Prowadzenie budżetu domowego, nie? Typu czy prowadzisz, czy nie prowadzisz. No od pewnego poziomu to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, a jest absolutnie niezbędne na samym początku, tak, kiedy jakby chcesz zrozumieć, co się u ciebie dzieje z jednej strony, z drugiej strony przejąć kontrolę nad tą sytuacją, nie? I na przykład ja teraz nie prowadzę budżetu domowego. Już nie wiem, jakiś czas nie prowadzę, ale dlaczego nie prowadzę? Dlatego, że my koszty mamy, ja potrafię koszty, wiesz tak, w zasadzie otwieram many, ja dokładnie wiem, ile z miesiąca na miesiąc mamy kosztów. I my nie prowadząc budżetu też tych kosztów nie przekraczamy. Po prostu mamy już wyrobione pewne nawyki i się tego trzymamy. I też jakby ten na przykład budżet służy też między innymi temu, żeby mądrzej się zastanawiać, dlaczego rzeczywistość tak bardzo odbiega od planów. Czyli budżet to jest plan, a później jest analiza, nie? Wydatków. I tak porównujesz jedno z drugim i już kurczę, rozjechało mi się. Dlaczego mi się rozjechało? To ja już tych zagadek za dużo nie mam, bo ja już dokładnie wiem z grubsza, gdzie mi się rozjeżdża i też rozumiem dlaczego, nie? Są takie kategorie wydatków, w których ja na przykład nie zwracam większej uwagi na to, ile wydaję. I czasami na przykład pod koniec miesiąca, ale dla się wydatki też cały czas bardzo skrupulatnie spisuję. Czyli nie budżetuję w tej chwili, ale wydatki bardzo skrupulatnie spisuję. Dzięki temu mam jakby dobrą analitykę tego, co się u mnie dzieje. I na przykład czasami mi się wydaje, że ja na coś wydałem strasznie dużo pieniędzy. Tak? Na bieżąco. A później jakby siadam z perspektywy na przykład kwartału, patrzę i mówię, Nie, to było jakby na racjonalnym poziomie. To dobra, to skąd się wzięło to wrażenie, że ja wydałem dużo pieniędzy? Aha, no bo wcześniej nie wydawałem, a teraz wydaję, wiesz, ale to, tutaj miałem taki okres, kiedy w ogóle na to nie szła kasa, nie? Na coś tam, nie? I teraz, wiesz, kiedyś na przykład, kiedyś analizowałem a propos tego, na czym się ludzie skupiają, nie? Ludzie na przykład skupiają się nad wyborem, właśnie, nie wiem, kupują telefon. To będą tam siedzieli i się zastanawiali, jak go kupić 200 zł taniej czy 100 zł taniej, wiesz, jakby multum czasu na to przeznaczają, nie? A to, że na przykład mogą sobie Spotify'a kupić rodzinnego, a nie każdy oddzielnie, albo to, że wiesz, jakby może jednak nie ma sensu płacić za HBO Go, bo oglądałem 2 razy tylko, a w UPC to mam jako tam 15 zł miesięcznie czy ileś tam, wiesz, bo jeszcze oprócz tego masz Netflixa czy coś tam, nie? To jakby zastanów się, zrób sobie taką analizę tej swojej sytuacji i weź te grube rzeczy złap, a nie się tam bawisz w jakieś duperele, nie? Tak. Typu, no nie wiem, no niektórzy mają taką skłonność, że wiesz, jakby zastanawiają się nad tym, czy kupić coś w tym sklepie, czy w tamtym sklepie, co nie jest złe dla jasności. Ja tego nie krytykuję, bo jak mamy mało pieniędzy, to bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, że na przykład, nie wiem, owoce, warzywa kupuję tutaj, bo są taniej i są świeższe, a na przykład, nie wiem, napoje jakieś tam konkretne kupuję gdzieś, nie? Bo tam z kolei są w dobrej cenie, nie? To ta wiedza jest cenna, ale też żeby nie zbyt dużo energii nie alokować w takie rzeczy, które są naprawdę takimi groszowymi oszczędnościami versus na przykład masz zdolność do tego, żeby dorabiać, tak? Że po pracy coś jeszcze robisz, nie? To kurczę, naprawdę nie ma wtedy znaczenia, ile coś kosztuje. Weź ty se zamów przez internet, tylko żeby tam nie jeździć, żeby ci do domu przywieźli te produkty spożywcze, tak? A ty ten czas sobie przeznacz na to, żeby, nie wiem, dla kogoś zmontować właśnie podcast, tak, coś tam zrobić, nie? No Marcin, znowu wrócę do Marcina Hintza, świetny przykład. Pozdrawiamy Marcina. Ostatnio miał chyba podcast u Marcina Iwucia z kolei, gdzie tam zatytułowane tam było od 100 zł do 100 tysięcy rocznie, nie? Że w sensie z pracy dodatkowej, tak? Czyli da się, nie? W sensie jesteś w stanie zarabiać dodatkowe pieniądze, jak się trochę postarasz, nie? A to też jest ważny temat, wiesz co, nawet patrząc tematy biznesowe, już troszeczkę odchodząc od tematów prywatnych, że dużo osób, przynajmniej u przedsiębiorców, których ja znam, bardzo dużo czasu spędza na zasadzie, gdzie możemy przyciąć koszty, zamiast się skupiać, gdzie możemy zarobić. Bo koszty można zawsze też ciąć do pewnej granicy. Nie? Tak. Gdzieś utniesz. Tak. Ale to jest dokładnie to, co ja też mówię, że najlepszym sposobem oszczędzania pieniędzy jest zwiększanie przychodów. I to jakby taka zasada, która od 2012 roku na blogu jest wałkowana. Tam co jakiś czas, wiesz, w książce też jest w zasadzie na pierwszym miejscu, nie? Że to jest pierwsza zasada, nie? Czyli okej, możesz się zastanawiać, jak sobie tam zoptymalizować różne rzeczy, ale może lepiej pójść do szefa po podwyżkę. A jak ci szef nie chce dać podwyżki, to iść nauczyć się negocjować na rynku. Okej, odbijesz się od jednych drzwi, drugich drzwi, trzecich, czwartych, ale się zbenchmarkujesz, przynajmniej będziesz wiedzieć z grubsza, w jakich widełkach się poruszasz i w końcu dostaniesz jakąś tam ofertę. No i decyzja. Zostajesz tu, gdzie jesteś, czy idziesz tam, nie? Ciepełko, czy niepewność, ale za większe pieniądze. No to może wariant pośredni. Idź z tą ofertą do swojego szefa, pokaż ją i powiedz: stary, dobrze mi się u ciebie pracuje, nie byłeś skłonny dać mi podwyżki, no ale zobacz, obiektywnie, no tak, dokładnie, klepaniem po plecach w piecu nie nagrzeje, nie? Więc spotkajmy się gdzieś po drodze, nie? No. I tyle, no. Proste. Proste, nie? I wtedy jakby takie... Jakby bez odniesienia się stają te dyskusje tam o oszczędnościach i tak dalej, nie? W sensie oszczędzaj sobie, ale też jakby nie przeznaczaj na to zbyt wiele energii życiowej, bo pieniądze są gdzie indziej, nie? Zupełnie. A wracając do tego tematu, przez który ty masz też pieniądze, czyli książki. Tak. Co Michał Szafrański czyta w tej chwili? Powiedzmy, że mam pewne problemy zdrowotne w rodzinie i robię prawie habilitację z tematu, nie? Upraszczam w tej chwili, znaczy przekoloryzowuję, ale generalnie drążę temat, nie chcę mówić, co to jest, ale drążę ten temat, bo też widzę bardzo dużo niekompetencji w branży związanej ze zdrowiem. No. Na ten temat nie wchodźmy, bo to jest mój ulubiony temat ostatnio. Okej, dobrze. Więc jakby chcę być partnerem w dyskusjach na ten temat dla drugiej strony, nie? Czyli że coś rozumieć. I to jest na przykład to, co dużo ostatnio czytam. Ale co? No, w weekend miałem taką fajną sytuację, że miałem przyjemność spotkać Kasię Bondę zupełnie przypadkowo. autorkę książek, osobę, która jakby miliony książek już sprzedała, nie? W sensie wydawcy sprzedali miliony jej książek. Na twoim Twitterze chyba było zdjęcie z nią. Tak. I wiesz, i tak wstyd mi się było przyznać trochę, ale tak mówię, co tam, trzeba prosto z mostu walić, nie? Podszedłem do niej i mówię, słuchaj, wiesz co, prawda jest taka, że ja przeczytałem tylko jedną twoją książkę i to była książka Maszyna do pisania. To jest książka o pisaniu, nie? Napisana przez nią. A ani jednego z tych kryminałów nie czytałem. Po prostu ani jednego. Ale mówię, ale szanuję. Szanuję za jakby budowanie marki osobistej, za to wszystko, za całą tą otoczkę, za podejście do czytelników, bo ona ma, wiesz, ona na przykład jeździ na spotkania autorskie w całej Polsce i to tam w takie największe dziury jeździ, nie? I się z ludźmi po prostu spotykać, więc jakby jest bardzo ceniona też przez czytelników i to jest też taki sposób na budowę audytorium i tak dalej, więc jakby no ja mega to szanuję. Jakby wiesz, właśnie, no kiedyś analizowałem, przyglądałem się, jak te kulisy wyglądają, nie? Wiesz, tak samo na przykład jak pytasz mnie, co ja analizuję, wrócę do tych książek, zaczekaj, ale jakby kolejna dygresja będzie, czy kiedyś analizowałem, na czym zarabiała J.K. Rowling, zanim była popularna, nie? Więc... Na czym zarabiała? Na przykład, nie wiem, czy wiesz, ja jakby te czasy książkowe mnie interesowały, ale jeszcze przed filmami, nie? Przed Harrym Potterem jako filmem. Więc nie wiem, czy wiesz, ona nie oddała wydawcom praw do e-booków. I tam jakaś wojna była toczona o to. Ona dała prawa do papieru tylko. I się okazuje, że był taki moment, był taki okres, w którym ona zarabiała 3/4 przychodów, to były e-booki, które sprzedawała bezpośrednio, bo wiesz, bo z książek papierowych nie miała jeszcze takiego hajsu. Pomimo, że jakby one się sprzedawały w dużo większych nakładach, nie? No. Tylko, że przez wydawców. Więc wiesz, no, to są takie... Ta moja wiedza, ona się buduje właśnie z takich różnych klocków, nie? I te książki, czekaj, jaką książkę taką poza tymi medycznymi ostatnio czytałem? Na pewno dużo wspominałeś o Company of One. Tak, to na pewno, ale to już było dawno temu. Czytałem też, ostatnio czytałem Superfans Pata Flynna na pewno i ktoś mi podarował, kurczę, nawet tytułu nie pamiętam. Nie powiem, ale mogę ci dać do notatek pod tym odcinkiem podcastu, to przyniosę. Poprosi. Ja mam też tak, że wiesz, że czytam równolegle wiele książek i one mi się później plączą. Ja że nie pamiętam, w której co przeczytałem. Ile ci się zdarza czytać równolegle? No nie wiem, z 6. Bo ja się nudzę, nie? W sensie ja nie czytam szybko. Witaj w klubie. Ja nie czytam szybko. Ja mam wrażenie, że ty czytasz szybko. Czytasz szybko? Nie. Nie? Ja czytam bardzo powoli, a jakby nawet kiedyś próbowałem tam jakieś techniki tam szybkiego czytania i tak dalej, ale wtedy mi to nie sprawia takiej, wiesz, w sensie ja przez to, że czytam dosyć wolno, to mam jakby procesuję na bieżąco różne rzeczy i tam czasami jest tak, że 3 strony przewrócę i kapuję, orientuję się, że wiesz, nie pamiętam co na tych stronach było, bo ja już odpłynąłem, że coś swojego tam prototypowałem, nie? Dużo czytałem też książek takich o rozumieniu rynku obligacji ostatnio, nie? Bo tam jakby to, no to takie w tych moich tematach po prostu, nie? Więc jakby czytam. Myślę, że statystyki, jeżeli chodzi o czytanie, to zawyżam, nie? Ale w Polsce nie są zbyt duże. Ale charakterystyczne jest to, że ja nie czytam w ogóle beletrystyki. Ja czytam tylko takie poradnikowe rzeczy praktycznie. I to właśnie z tą Kasią Bondą dokładnie taki sam przykład. Ja, że jakby poradnikową książkę przeczytałem, a reszty nie. W ogóle nie dotknąłem. Wiesz co, jak tak ciebie słucham, tak zaskoczyła mi jedna kwestia, bo ostatnio miałem przyjemność oglądać kawałek na Netflixie o Billu Gatesie. Kurczę, włączyłem wczoraj, ale dosłownie 10 minut tylko widziałem na razie. Tak, żeby się, wiesz, podjarać, że muszę to obejrzeć. Super. No, ale no. Tam w jednej scenie, w kilku scenach spotyka się z Warrenem Buffettem i mówi o nim właśnie, że Buffett to był taki koleś, który po prostu zadawał dużo pytań. Jak czegoś nie rozumiał, spotykał i zadawał pytania. I analizował te dokumenty finansowe. Tak jakbym, tak trochę widzę podobieństwo między twojej analizą świata a... Nie, jestem bardzo daleko od skromność też Buffetta. U Buffetta występuje. Znaczy u Buffetta, ja Buffetta nawet miałem kiedyś w prezentacji swojej i tam na InfoSharze jak występowałem, to opowiadałem o tych jego kryteriach decyzyjnych niektórych, nie? I oczywiście on jest inwestorem, w ogóle świetnym i tak dalej, kilkanaście procent średnio rocznie stopa zwrotu i to też jest charakterystyczne, nie? Że jakby jak myślisz świetny inwestor, to jak ktoś, kto jest amatorem totalnym mówi okej, zarabia 3000% rocznie, nie? No nie, Warren Buffett ma 17% średniorocznej stopy zwrotu przez kilkadziesiąt lat. Tak. Nie? Czyli to nie są jakby nie wiadomo jakie stopy zwrotu. Nie? Czyli trzeba też czuć tą, jakby wiedzieć, gdzie jest twoje miejsce w szeregu. Ja zawsze mówię, że mnie satysfakcjonuje tylko 4% powyżej inflacji, a więcej nie muszę zarabiać. A nawet przy kapitale, który posiadam, bezpiecznie się czuję, jeżeli to jest jeszcze mniej. Nie? W sensie takim nie muszę więcej. Muszę mieć jak największą gwarancję tego, że nie utracę kapitału. I teraz wracając do Buffetta, była taka, w prezentacji pokazywałem jego dom, w którym on mieszka i zdjęcie było i było powiedziane, za ile on ten dom kupił. I ja powiedziałem taką prostą rzecz, że w wartości tych pieniędzy, za które on to kupił, ten dom dzisiaj jest warty powiedzmy $250,000. To ja kupiłem swoje mieszkanie drożej, w którym mieszkam. Nie? I tak sobie prosto powiedziałem ludziom, zobaczcie, no podejmujemy decyzje jakieś tam, a to jest jeden z najbogatszych ludzi na świecie i ludzie jak go pytają, dlaczego on mieszka w tym domu i nie przeprowadzi się do czegoś większego. Wiesz, Bill Gates ma dom za 100 ileś tam milionów dolarów, nie? Ten ma, można powiedzieć, no wiesz, ma ciupinkę, nie? Przy Billu Gatesie, nie? I czuje się tam dobrze, nie? I on mówi, on odpowiada, jak go ludzie pytają, dlaczego nie kupi większego czy coś, czy nie przeprowadzi, on mówi, jeżeli miałbym poczucie, że gdzieś będę bardziej szczęśliwy, to oczywiście bym się nie zastanawiał ani chwili, ale nie mam takiego poczucia. Jest mi dobrze tu, gdzie jestem. I to, powiem ci, ja mam dokładnie to. Znaczy w sensie mi jest dobrze tu, gdzie jestem. I tak na przykład jak bałem się tych pytań, które tam miałeś zadać, bo na przykład jedno z pytań było, co Michał Szafrański zamierza tam zrobić, nie? Dla edukacji i tak dalej. I tak sobie mówię, kurde, co ja zamierzam zrobić dla edukacji? Nie wiem, bo ja nie chcę myśleć nawet w kategoriach takich olbrzymich. Chcę robić po prostu dobrą robotę, tak? Swoją jakąś tam dobrą robotę. I też nie czuję takiego mesjanizmu, że ja muszę być jakimś tam, wiesz, zbawcą tych nieogarniętych finansowo. Nie, ludzie zbawiają się sami. To jakby mogę im dać jakieś narzędzia, ale to oni robią to sami. I mój wpływ na to jest taki sobie, nie? A z drugiej strony oczywiście szalenie jestem wdzięczny i spełniony się czuję, jak widzę, że ludzie to, co ja piszę, stosują, im się to przydaje, nie? No bo to wtedy to jest taka najlepsza nagroda dla twórcy, tak mi się wydaje, nie? Ale wrócę do tego Buffetta, mi jest dobrze tu, gdzie jestem. I najchętniej, wiesz, to chciałbym, żeby to tak trwało. Oczywiście jakby mam świadomość, że świat jest zmienny i się jeszcze wiele rzeczy zdąży u mnie pozmieniać, nie? Mam nadzieję, że będę potrafił na to reagować tak sprawnie jak dotychczas po prostu i tyle, nie? Ale no ideał jest taki, żeby to po prostu cieszyć się tym, co się ma w danej chwili, nie? Bez względu na to. Ktoś może powiedzieć teraz, zarobił to taki mądry, bo się cieszy tym, co ma. Tylko mi się wydaje, że ja taką filozofię miałem zawsze, nie? Tak, że zdecydowanie. Jakby taka... Przypomnę, bielizna 4,42. No, w 2012 czy 2013, nie? I zobacz, ja ci powiem tak, ciuchy do dzisiaj są czymś takim, co ja uważam, że nie ma żadnej wartości dla mnie. Znaczy ja się ubieram tylko po to, żeby nie chodzić goły, no tak w dużym uproszczeniu, nie? I najchętniej to bym po prostu tych koszulek, to można obejrzeć podcasty i prześledzić. Te koszulki to kupiłem ich chyba z 10 w H&M-ie na jakiejś wyprzedaży i noszę je w kółko, nie? Bo jakby nie chciałbym podejmować jakichś tam złożonych decyzji, co na siebie założyć. To jest kłopotliwe po prostu. To jest kłopotliwe. Kiedyś Mark Zuckerberg, szef Facebooka, tak mówił, nie? Że on się ubiera w te same rzeczy, w sensie ma jakąś tam stałą garderobę, bo... Decyzyjność, tak. Tak, po co sobie zaprzątać tym głowę? I ja dokładnie tak samo uważam, nie? Najgorsze, co jest dla mnie w ciągu roku, to jest zmiana pór roku. Że ja muszę znowu podjąć decyzję, co na siebie założę, że już nie będę szedł w tej samej bluzie, czy tam dwóch takich, które mam, nie? No zmianę, tylko coś więcej trzeba na siebie założyć, nie? Jesteś takim trochę Warrenem Buffettem, ale powiem ci też z innego powodu, bo znowu mi się ułożyła pewna rzecz. Tak mi daleko do niego, że to szale. Ty też pracujesz takim... czymś, o czym on mówi, Charlie Mangard mówił, czyli tym procentem składanym, nie? Że tak naprawdę ten wielki biznes Buffetta i Mangera się nie zrodził w 5 lat, 10, tylko zrodził się dopiero po tam kilkudziesięciu latach. Tak samo to twoja praca, która następuje, pierwsza książka, druga książka, trzecia książka, które zaraz będą kolejne, mam nadzieję, no to się składa i któregoś dnia nastąpi element przełamania i wszyscy zaczną robić budżet domowy. No i dobrze by było. No dobrze by było. Dobrze by było. Znaczy wiesz, Buffett zarabia na tym, że jest systematyczny. I kurczę, to się w każdym obszarze życia sprawdza. Dokładnie w każdym, nie? Wiesz, jak kupujesz, ja na początku wspominałem, że inwestowanie w akcje jest trochę jak inwestowanie w nieruchomości, przynajmniej tak to postrzegam, bo to też tak jest, że jak kupujesz mieszkanie i masz stopę zwrotu na przykład, no uprośmy, 10% rocznie z tego mieszkania, to po 10 latach jego wartość, znaczy to co włożyłeś w to mieszkanie masz spłacone, tak? I później to już jest czysty zysk, a do tego jeszcze jak opchniesz to mieszkanie, no to ten zysk jeszcze wzrasta, tak? Dobra, no to Warren Buffett ma dokładnie taką samą strategię na rynku akcji. On kupuje spółki, które płacą dywidendy. W uproszczeniu, jeżeli spółka płaci dywidendę 5% rocznie, średniorocznie załóżmy, nie? No to 20 lat i masz spłacone to, co w tą spółkę włożyłeś. To jest bardzo duże uproszczenie, nie? No. On na rynku jest obecny dużo dłużej niż 20 lat. I jak popatrzysz na wartość jego majątku, no to to jest taka... Tak, dopiero ostatnie parabola, lata. Hiperbola, tak? Jak to się mówi? Dokładnie. Coś na E. Coś na E. Coś na E. No. I teraz chodzi o to, że... Dokładniczy. Tak. Ale dlaczego? No bo on jakby te przychody są z dywidend na przykład, są reinwestowane, nie? Czyli jakby przyspieszasz tą kulę śniegową po prostu. Ona jest coraz większa, nie? No i co ci jakby... Tu już wiesz, tu już ścigasz się sam z własnymi przekonaniami. Tu już gra nawet nie toczy się o pieniądze, bo te pieniądze są tak absurdalnie duże, że po prostu i tak nic z nimi nie zrobisz. Zresztą Warren Buffett, jeden z największych donorów takich indywidualnych na świecie, jeżeli nie największy w tej chwili. Nie? To właśnie jak obejrzysz sobie to na Netflixie, jak tam rozmawiałeś z Billem, hej, może byś mi tam dorzucił do fundacji $5 miliardów. A, spoko. No. Ale tak to działa. No, w pewnym momencie to są tylko liczby. Tak. Nie? No. I możliwość zmiany czegoś dobrego na świecie. No, zrobienia. Fajnie by było. Zanim call to action, to też zachęcamy do poczytania sobie, nie wiem czy czytasz listy do akcjonariuszy Buffetta. Tak, Berkshire Hathaway, tak. Bardzo ciekawa lektura do czytania. No oczywiście, że tak. Jest w ogóle, no, one są wydane, nie? Jako książka po prostu. O, nie widziałem. Nie wiedziałeś? Nie. To na Amazonie można kupić, bo chyba najtaniej e-booka kupić, tak mi się wydaje. I masz komplet. One są wszystkie jakby w jednej tej. Ja mam, oczywiście można tam na stronie czytać, ale ja mam wszystkie po prostu od początku. Nie? I no, fajna lektura. Polecamy. Czyli call to action, polecamy listę. Nie. Przechodzimy do call to action. Właśnie, słuchajcie, bo dzisiaj mamy 3 call to action ułożone w kolejności. Podasz mi, Michał, tą książkę. Nie wszyscy będą widzieli, szczególnie osoby, które słuchają tego w formie audio. Więc jeżeli ktoś nie ma książki Finansowy Ninja, czyli fundamentalnej książki w każdym polskim domu, to jest pierwszy call to action. Jeżeli nie masz, to trzeba dzisiaj zamówić. Gdzie najlepiej zamówić? Na stronie jakoszczędzaćpieniądze.pl albo na stronie Finansowy Ninja po prostu. Jeszcze łatwiej. Finansowy Ninja. Linki są oczywiście pod spodem, więc wystarczy klikać i kupować. A to poczekaj, to wzmocnimy to call to action. Jak? Wzmocnimy je tak, i to jest prawda, bo dzisiaj też to napisałem w poście na Facebooku, że obecnie wysyłka kosztuje 9,90, a od 1 października wysyłka będzie kosztowała 15 zł, bo wracam do normalnej ceny. Kiedy będziesz publikował? Musimy zdążyć przed. Patrzę na Piotra, zdążymy przed. Superaśnie. Więc wchodzimy w Finansowy Ninja.pl i kupujemy. Jeżeli mamy tę książkę, tak się składa, to kolejna książka, w której nawet całkowicie przypadkiem występuje moje imię, nazwisko, ale... A, to prawda jest akurat. Zaufanie, czyli waluta przyszłości. Cudowna książka, nawet z grafikami, która pokazuje, jak biznes Michała Szafrańskiego został zbudowany, więc jeżeli ktoś nie ma tej książki, to koniecznie musi ją kupić. Mogę dopowiedzieć? Jak najbardziej, Michał. To dopowiem jedną rzecz, że to, co jest unikalne, mi się wydaje, w tej książce, to jest to, że to jest trochę miks biograficzny, ale tak naprawdę bardzo techniczny pod spodem. Tak. I ta książka została podzielona na kwartały, czyli przedstawia zmianę sytuacji kwartał po kwartale, nie tylko udane projekty, ale też nieudane, to też jest ważne. I udało mi się, i mogę to z ręką na sercu powiedzieć, bo po prostu bardzo chciałem, żeby to się udało i to się udało. Ona przedstawia mój proces myślowy, czyli jak ja ewoluowałem jako osoba prowadząca swój własny biznes. To jest 5 lat prowadzenia mojej firmy. Które scenariusze skreśliłem, a które nie i dlaczego, bo później je również tłumaczę. I jeśli mógłbym polecić, to polecam zakup książki razem z audiobookiem, bo to jest w pakiecie, jest w lepszej cenie. Audiobook jest czytany przeze mnie, także kurde, dla tych, którzy podróżują samochodami, to w ogóle jest podobno miazga. A i rekomenduję wszystkim matkom, bo matki mi piszą, że mój głos świetnie usypia dzieciaki, więc jeżeli ktoś chce kołysankę dla dziecka, to też Zaufanie w formie audio. Ile bonusów! Czy wszyscy to czują, ile bonusów? I mamy trzeci call to action, który też jest, jeżeli mamy książkę Finansowy Ninja i mamy książkę Zaufanie, czyli Wróta Przyszłości, to to, co robimy, co może pomóc też wszystkim nam, to będzie troszeczkę taki spółdzielony call to action. To jeżeli jesteśmy na telefonie i słuchamy teraz tego podcastu, robimy screena i wrzucamy to na Instagrama, może być Instagram Stories, może być Instagram jako post, żeby inni ludzie mieli możliwość wysłuchania tych wszystkich rzeczy, o których dzisiaj mówił Michał, dotyczących finansów, inwestowania, tego jak żeby w Polsce było lepiej i oczywiście Warrena Buffetta. A jeżeli jesteśmy na komputerze i tego słuchamy, to kopiujemy link i wklejamy na Facebooka. I jeżeli mamy możliwość, a wszyscy mają możliwość, oznaczamy tam Michała Szafrańskiego. Informacje o tym, jak to zrobić poniżej, ale to wszyscy sobie poradzą. I jeżeli masz też ochotę, to Mirka Burnejka, Miro Burn. Więc call to action po kolei przypomnę. Finansowy Ninja w pierwszej kolejności, w drugiej kolejności Zaufanie, czyli Wróta Przyszłości, i osoby, które kupiły albo nie kupiły książek, dodatkowo dzielą się na Instagramie i na Facebooku. Yeah. Może być? Dzięki wielkie. Michał, bardzo Ci dziękuję. Ja jeszcze zróbmy to, jak to się nazywało, to powiedziałeś na początku takie szeptanie, jak to się nazywa. ASMR. ASMR to jest takie, wiesz, że będziesz tak cichutko mówił i opowiadał, że Mirek to jest taki fajny koleś. I wszyscy śpią. Który jak wieczorem ci szepta do łóżka, to po prostu masz ochotę pójść spać. Michał, dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie. Mamy to.